Wir lesen noch einmal aus Apostelgeschichte 27. Przeczytajmy jeszcze raz z Dziejów Apostolskich, 27 rozdział. Apostelgeschichte 27, Vers 21 bis Vers 38. 27 rozdział od 21 do 38 wiersza. A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję, i rzekł: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie, ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę, a gdy nas unosiło po Adriatyku już 14 noc, około północy zdawało się żeglarzom, że się ku nim zbliża jakiś ląd. Spuścili tedy sondę i stwierdzili, że głębokość wynosi 20 sążni, a popłynąwszy nieco dalej i znowu zmierzywszy, stwierdzili 15 sążni. Bojąc się przeto, abyśmy czasem nie wpadli na miejsca skaliste, zarzucili z tylnego pokładu 4 kotwice i z upragnieniem oczekiwali nastania dnia. A gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i pod pozorem, że chcą z przodu statku zarzucić kotwicę, spuścili w morze łódź ratunkową. Rzekł Paweł setnikowi i żołnierzom: jeżeli ci nie pozostaną na statku, nie możecie być uratowani. Wtedy żołnierze odcięli liny od łodzi ratunkowej i pozwolili, że spadła. A gdy miało już świtać, nalegał Paweł do wszystkich, aby się posilili, mówiąc: dziś mija 14 dzień, jak czekacie i pozostajecie bez posiłku, nic nie jedząc. Dlatego wzywam was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie. A gdy to powiedział, wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść. A wszyscy oni, nabrawszy otuchy, również się posilili. A było nas wszystkich na statku 276 dusz. A gdy się nasycili, odciążyli statek, wyrzucając zboże do morza. In der Apostelgeschichte wird uns das der Anfang des christlichen Zeugnisses auf der Erde beschrieben. W dziejach apostolskich mamy opisany początek pierwszych czy chrześcijańskiej historii. Nach der Himmelfahrt des Herrn Jesus in Kapitel 1, po wniebowstąpieniu Pana Jezusa w pierwszym rozdziale, kommt der Heilige Geist auf die Erde in Kapitel 2. Duch Święty zstępuje na ziemię w drugim rozdziale. Und so entsteht die Versammlung in Jerusalem. I w ten sposób powstaje zgromadzenie w Jerozolimie. Aber dann breitet sich diese Botschaft von dem Herrn Jesus aus. Ale wtedy też to poselstwo o Panu Jezusie rozchodzi się, rozprzestrzenia się. Und wir sehen, wie hier auf dieser Erde das christliche Zeugnis wächst. I widzimy, jak tutaj na tej ziemi to chrześcijańskie świadectwo wzrasta. In den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte ist Jerusalem das Zentrum. W pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich to Jerozolima jest centrum. Später wird das Zentrum Antiochien sein. Później tym centrum będzie Antiochia. Von dort wird Paulus ausgehen und das Evangelium verkündigen. Stamtąd wyjdzie Paweł i będzie głosił Ewangelię. Und es ist durch die ganze Apostelgeschichte das Bemühen des Heiligen Geistes. I przez całe dzieje apostolskie tą troską czy trudem Ducha Świętego. Die Einheit in diesem Werk, in dieser Sache zu zeigen. Jest, by pokazać jedność w tym dziele, w tej sprawie. Aber wir haben jetzt vom Ende dieses Buches gelesen. Ale teraz czytaliśmy z końca tej księgi. Und da wird ein ganzes langes Kapitel aufgewendet, um diese Reise von Paulus nach Rom zu beschreiben. I tu mamy cały rozdział poświęcony temu, by opisać podróż Pawła do Rzymu. Diese Reise begann in Jerusalem.
Ta podróż rozpoczęła się w Jerozolimie. Dort war er gefangen genommen worden. Tam został uwięziony. Und sie führte nach Rom. I prowadziła do Rzymu. Dort musste er sich vor dem Kaiser verantworten. Tam musiał usprawiedliwiać się przed cesarzem. Wir fragen uns, warum gibt Gott uns einen so langen und detaillierten Reisebericht? I możemy zadać sobie pytanie, dlaczego Bóg przedstawia nam tak długi i z tak wieloma detalami opis. Er will uns ja keinen Kurs in der Seefahrt geben. Z pewnością nie chce nam dać tutaj kursu żeglarstwa. Natürlich will er uns ermutigen durch das, was Paulus erlebt hat. Z pewnością chce nas pokrzepić przez to, co Paweł przeżył. Aber diese Reise von Paulus von Jerusalem nach Rom zeigt uns auch die Entwicklung des christlichen Zeugnisses. Ale ta podróż Pawła z Jerozolimy do Rzymu pokazuje nam rozwój tego świadectwa chrześcijańskiego. In einer Bildersprache wird uns gezeigt, wie sich dieses christliche Zeugnis, das seinen Anfang in Jerusalem nahm, obrazowo mówiąc, pokazuje nam, jak to chrześcijańskie świadectwo, którego początek był w Jerozolimie, wie es sich weiterentwickelt. Jak to się, jak postępuje ten rozwój. Und wie ist das Ende? I jaki jest koniec? Die Reise endet in Rom. Ta podróż kończy się w Rzymie. Ein Hinweis auf die christuslose Christenheit. Obraz na auf die Christenheit ohne Christus, na obraz na chrześcijaństwo, które nie ma już w sobie Chrystusa, mit ihrem Zentrum in Rom, ze swoim centrum w Rzymie. Und dann haben wir noch zwei Dinge gemerkt. I mogliśmy jeszcze zauważyć dwie rzeczy. Erstens, das Schiff geht kaputt und verloren. Pierwsze, ten statek ulega zniszczeniu i tonie. Das, was Gott als christliches Zeugnis haben wollte, geht vollständig kaputt. To, co Bóg chciał mieć jako to chrześcijańskie świadectwo, całkowicie się rozpada. Aber die Seelen werden gerettet. Ale dusze zostają uratowane. Alle Gläubigen werden am Ziel ankommen. Wszyscy wierzący dotrą do celu. Das sind die beiden großen Punkte, die wir in diesem Kapitel lernen. To są te dwa wielkie punkty, których możemy się nauczyć z tego rozdziału. Der Herr kennt die sein sind. Pan zna tych, którzy są Jego. Und er wird sie alle ans Ziel bringen. I wszystkich ich doprowadzi do celu. Aber das christliche Zeugnis unter der Verantwortung des Menschen geht vollständig kaputt. Ale to chrześcijańskie świadectwo, za które człowiek jest odpowiedzialny, całkowicie rozpada się. Wir können diese Reise in verschiedene Phasen einteilen. Tą podróż możemy podzielić na poszczególne fazy. Zuerst Vers 1 bis Vers 8. Pierwsza to wiersze 1 do 8. Es ist die erste Phase dieser Reise. To jest pierwsza część tej podróży. Es ist ein adramytisches Schiff, Vers 2, das unterwegs ist. To jest adriatycki, adramytyński statek, który, którym płynęli. Das war ein Schiff, das seine Heimat in einer Stadt in Kleinasien hatte. To jest statek, którego miejscem kotwiczenia było miasteczko w Azji Mniejszej. Und wir verstehen das gut. Dort hatte das christliche Zeugnis am Anfang eine große Ausbreitung. I to możemy dobrze rozumieć, że właśnie w tej Azji Mniejszej to chrześcijaństwo na w swoich początkach miało wielki rozkwit. Dort in diesem Gebiet in Kleinasien, wo Ephesus lag und die anderen Städte, die wir kennen. I to jest właśnie w tej Azji Mniejszej, gdzie były te miasta, które dobrze znamy, na przykład Efes. Und da wendet sich ja auch der Apostel Johannes in den sieben Sendschreiben an sieben Versammlungen in diesem Gebiet. I również apostoł Jan zwraca się do siedmiu zgromadzeń w swoich listach, w tych listach, które właśnie te zgromadzenia są w tej Azji Mniejszej. Und in dieser Anfangszeit war auch nicht alles ohne Schwierigkeiten. I również w tych czasach początkowych nie było tak, że nie było żadnych problemów. Aber sie kommen schließlich in Schönhafen an, in Vers 8. Ale koniec końców dotarli do miejsca, które zwano Piękna Przystań. Und das beschreibt uns so die Anfangszeit des christlichen Zeugnisses. To nam pokazuje ten czas, początek chrześcijaństwa.
So wie das auch in dem Sendschreiben an Ephesus vorgestellt wird. Tak jak to jest też w tym liście do Efezu napisane w objawieniu, drugi rozdział. Ich kenne deine Werke, znam uczynki twoje, deine Liebe, dein Ausharren, twoją miłość, twoją wytrwałość. Du kannst böse nicht ertragen, nie potrafisz cierpieć złego. Vieles, was der Herr lobt. Wiele rzeczy, które Pan chwali. Nach außen sah alles gut aus. Na zewnątrz wszystko wyglądało bardzo dobrze. Aber Gott leuchtet in das Herz. Ale Bóg świeci w serce. Und was sieht er da? I cóż on tam widzi? Er sieht, ob da noch Liebe da ist. Patrzy, czy jest tam jeszcze miłość. Und er muss feststellen, du hast deine erste Liebe verlassen. I musi stwierdzić, opuściłeś swoją pierwszą miłość. Es ist nicht mehr so, wie es am Anfang war. To już nie jest tak, jak było na początku. Am Anfang, da war die erste, die beste Liebe für mich. Na początku ta pierwsza miłość była dla mnie zarezerwowana. Aber der Herr muss sagen, du hast deine erste Liebe verlassen. Ale Pan musi powiedzieć, opuściłeś swoją pierwszą miłość. Und wir finden da auch schon eine Andeutung hier in diesem ersten Teil. I tu też mamy wskazówkę na to w pierwszej części. In Vers 6 lesen wir, dass sie umgestiegen waren in ein anderes Schiff. W szóstym wierszu widzimy, że oni przesiedli się do innego statku. Es ist jetzt ein alexandrinisches Schiff. Tutaj jest statek aleksandryjski. Ein Schiff, das seine Heimat in Ägypten hat. To jest statek, którego miejscem kotwiczenia jest Egipt. Und Ägypten ist ein Bild der Welt. A Egipt to obraz świata. Und wir fragen uns jetzt, wie ist das mit unseren Zuneigungen, mit unserer Liebe? I teraz postawmy sobie pytania. Pytanie, jak to jest z naszymi skłonnościami, z naszą miłością? Gehört sie noch ganz dem Herrn Jesus? Czy nasze serce należy w pełni do Pana Jezusa? Paulus schreibt an die Jünglinge, lebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Paweł pisze do młodzieńców, nie miłujcie świata ani tego, co jest w świecie. Das ist die große Frage, die sich so an unsere Herzen richtet. To jest to wielkie pytanie, które jest postawione czy skierowane do naszych serc. Wir haben gelesen aus Apostelgeschichte 27. Czytaliśmy z Dziejów Apostolskich 27. Wir haben gelesen die Verse 21 bis 38. Wiersze od 21 do 38. Und wir denken nach über diese Schiffsfahrt des Apostels Paulus nach Rom. Właśnie wspominamy tą, czy rozważamy podróż Pawła do Rzymu. In dem nächsten Abschnitt in Vers 9 bis Vers 12. Kolejny urywek od wiersza od 9 do 12. Da finden wir eine Ursache für das Abweichen in der Christenheit. Tu mamy przyczynę odstąpienia w chrześcijaństwie. Eben haben wir das Problem der ersten Liebe gesehen. Widzieliśmy problem tej pierwszej miłości. Und jetzt sehen wir, dass man das Wort von Paulus nicht mehr hört. A teraz widzimy, że oni nie słuchają słowa Pawła. Paulus gibt einen Rat. Wir wollen den Winter über hier bleiben. Paweł daje im radę. Przezimujmy tutaj. Und er hat ein prophetisches Wort. I to jest prorockie słowo. Er sagt, es gibt viel Ungemach. Jest, on mówi, wiele jest viel Probleme. Jest wiele problemów. Aber der Hauptmann glaubt dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr. Ale ten setnik bardziej słuchał tego sternika i właściciela statku. Und das ist auch in der Christenheit der Grund für das Abweichen, für den Niedergang. I to jest też w chrześcijaństwie ten powód odstąpienia i tego upadku. Dass man die Lehre des Wortes Gottes aufgegeben hat. Że tą naukę Słowa Bożego człowiek odsunął na bok. Und das ist auch in unserem Leben ein Ausgangspunkt für Abweichen, für Niedergang. I to też w naszym życiu jest tym punktem wyjścia dla tego odstąpienia i upadku. Wenn wir in unserem Leben aufgeben, konsequent auf das Wort Gottes zu hören. Jeśli my w naszym życiu oddamy, czy zlekceważymy, czy poddamy się, by konsekwentnie iść za Słowem Bożym, dann wird es Niedergang geben. To wtedy będzie ta równia pochyła. Nun hier hört man nicht auf das, was Paulus sagt und man fährt los. Tutaj nie usłuchali tego, co mówił Paweł, tylko wypłynęli. Am Anfang in Vers 13, da scheint es auch gut zu gehen.
Na początku 13 wiersza wydaje się, że jest wszystko w porządku. Aber dann kommt ein schrecklicher Sturm. Ale potem mamy potężny sztorm. Und wir denken an die Zeit der Verfolgung in Smyrna. I tu możemy przypomnieć sobie czasy prześladowania w Smyrnie. Da kam auch ein Sturm über das christliche Zeugnis. Tam też widzimy ten sztorm, który przyszedł nad chrześcijańskie świadectwo. Aber das Problem hier ist, ale problemem tutaj jest, man wirft die Ladung über Bord in Vers 18. Man wirft die Ladung in das Meer. Tu w 18 wierszu widzimy, że zaczynają wyrzucać ładunki. Und in Vers 15 man gibt auf und lässt sich treiben. A w 15 wierszu widzimy, że poddają się i pozwalają się nieść z wiatrem. Das heißt, man hat nicht mehr gekämpft für die Sache Gottes. To oznacza, że przestano walczyć za sprawy Boże. Und man hat die Ladung, das was Gott anvertraut hatte, was man bewahren sollte, weggeworfen. I ten ładunek to jest obraz tego, co Bóg nam dał. To, co mieliśmy zachowywać, to wyrzucono. Es gibt ein Beispiel, wie das im persönlichen Leben passieren kann. Jest przykład, jak to może się zdarzyć w osobistym życiu. Wir schlagen mal auf 1. Timotheus 1, Vers 19. Otwórzmy 1. Tesaloniczan, 1. Tymoteusza 1, 19. Zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Paulus ermahnt Timotheus, das Glaubensvertrauen auf Gott zu behalten. Paweł napomina Tymoteusza, aby on zachowywał tą ufność wiary. Und zwar indem er seinen Weg geht mit einem guten Gewissen vor Gott. I w tym, żeby on szedł z tym dobrym sumieniem przed Bogiem. Aber dann sagt er, wenn jemand das gute Gewissen aufgibt. Ale mówi potem, jeśli ktoś to dobre sumienie podda się, wenn er in seinem praktischen Leben nicht mehr Gott gehorsam ist. Jeśli w swoim praktycznym życiu nie będzie posłuszny Bogu, dann erleidet er Schiffbruch, was den Glauben betrifft. To wtedy on przeżyje rozbicie statku, obrazowo pokazując na właśnie życie wiary. Czyli was, ta wiara rozpadnie się. Was die Glaubenswahrheiten, den Glaubensinhalt betrifft. To, co właśnie się tyczy tych prawd wiary. Erleidet man Schiffbruch. I wtedy w tych sprawach wiary przeżyje się rozbicie okrętu. Und beim Schiffbruch verliert man die Ladung. A przy rozbiciu okrętu tracimy ładunek. Leider ist das passiert in der Geschichte des christlichen Zeugnisses auf der Erde. Niestety właśnie to miało miejsce w tej historii chrześcijaństwa na tej ziemi. Wir finden das in dem Sendschreiben an Pergamus. To możemy widzieć w tym liście do Pergamonu. Man wohnt da, man ist da zu Hause, wo der Thron Satans ist. Naszym domostwem twoim stało się tam, gdzie jest tron szatana. Das heißt, man gibt die Absonderung von der Welt auf. To znaczy, to odłączenie od tego świata zostaje odrzucone. Man lässt sich treiben, wie wir das hier gelesen haben. Pozwalamy się nieść, tak jak ten statek był niesiony przez ten wiatr. Man macht einfach mit, was die anderen machen. Po prostu robimy to, co robią wszyscy. Und dann geht es weiter. Das lesen wir im Sendschreiben an Thyatira. I to też ma dalszy rozwój, co czytamy w tym liście do Thyatyry. Da verliert man wirklich die ganze Ladung. Man wirft alles über Bord. Wszystko się traci. Cały ten ładunek, który mieliśmy, jest odrzucony, wyrzucony za burtę. Da ist diese Frau Jezabel. Tam jest ta kobieta Izabel. Und sie lehrt, dass man ruhig Hurerei treiben kann. I ona uczy, że można uprawiać wszeteczeństwo. Dass man Götzenopfer essen kann, że można jeść te ofiary poświęcone bożkom. Eine Frau nennt sich Prophetin. Kobieta, która nazywa się prorokinią. Hat Gott der Frau diesen Platz in der Versammlung in der Christenheit gegeben? Czy Bóg dał takie miejsce kobiecie w zgromadzeniu w chrześcijaństwie? Nein, diesen Platz hat er ihr nicht gegeben. Nie, Bóg kobiecie nie dał tego miejsca. Hat Gott erlaubt Hurerei zu treiben? Czy Bóg pozwalał uprawiać przeteczeństwo? Erlaubt Gott den Götzendienst? Czy Bóg pozwala tej służby bożkom? Nein, bałwochwalstwo? Nein, es ist Gott ein Greuel. Nie, to jest wszystko obrzydliwością dla Boga. Da merken wir, wie die Ladung wirklich über Bord geworfen ist. I tutaj widzimy, jak ten ładunek zaczęli wyrzucać za burtę. Und es folgt die
dunkle Zeit, wo weder Sonne noch Sterne scheinen. I nadchodzi teraz te ciemne dni, gdzie nie ma ani słońca, ani gwiazd. Das Licht Gottes ist verloren gegangen. To światło Boże zostało zgubione, czy zaginęło. Aber dann gibt es eine Änderung. Ale jest ta, nastaje ta zmiana. Und das haben wir in Vers 21 gelesen. I to mogliśmy czytać w 21 wierszu. Paulus steht wieder auf. Paweł wstaje. Das Wort von Paulus wird wieder gehört. Znowu słychać słowo Pawła. Es ist Belebung durch Rückkehr zum Wort Gottes. To jest to ożywienie poprzez zawrócenie do Słowa Bożego. Und so gab es in der christlichen Zeit auch eine Rückbesinnung auf das Wort Gottes. I również w tych czasach chrześcijaństwa było takie nawrócenie do Słowa Bożego, takie ożywienie. In der Zeit der Reformation, da gab es solche, die haben gesagt, allein die Schrift. W czasach reformacji byli tacy, którzy powiedzieli, tylko i wyłącznie Pismo jest obowiązujące. Allein der Glaube. Tylko i wyłącznie wiara się liczy. Und da hat Gott eine Belebung geschenkt. I wtedy Bóg podarował to orzeźwienie, ożywienie. Und wir nehmen das auch noch mal mit für unser Leben. I chcemy to też wziąć dla nas w naszym życiu. Wie kann es in unserem Leben Belebung geben? W jaki sposób może mieć miejsce takie ożywienie w naszym życiu? Durch Rückkehr zum Wort Gottes. Poprzez to, że wrócimy do tego, co jest w Słowie Bożym. Wie gab es in der Zeit von Nehemia Belebung? W jaki sposób było to ożywienie w czasach Nehemiasza? Wie kam es, dass in der Zeit von Nehemia auf einmal wieder erlebt wurde, dass die Freude an dem Herrn die Stärke ist? W jaki sposób w czasach Nehemiasza przeżyli to, że radość z Pana jest tą ostoją? Durch die Rückkehr zum Wort Gottes. Poprzez to, że przyjęli czy zawrócili do Słowa Bożego. Das Volk versammelte sich wie ein Mann. Ten lud zgromadził się tam jak jeden mąż, jest und napisane. Das Wort Gottes wurde gelesen. I było czytane Słowo Boże. Wie, was tat Josaphat? In dem ersten Buch der Chroniker. Co uczynił Jozafat w pierwszej księdze Kronik? Wie sorgte er dafür, dass es wieder Belebung gab? W jaki sposób zadbał on o to ożywienie? Nicht erste Chroniker, sondern zweite Chroniker. Druga Kronik. Zweite Chroniker 17. Druga Kronik 17. Da schickt er seine Obersten und die Leviten. Tam on posyła swoich tych najwyższych i lewitów. Und wir lesen Vers 9. 9. wiersz. Und sie lehrten in Juda. Druga Kronik 17:9. I ci nauczali w Judzie, mieli zaś z sobą księgę zakonu pańskiego, obchodzili oni wszystkie miasta judzkie i nauczali lud. Sie lehrten das Wort Gottes. Oni uczyli słowa Bożego. Vor einigen Wochen war ich bei einer Gruppe von jungen Menschen. Kilka tygodni temu byłem wśród takiej grupy młodych ludzi. Waren ungefähr 20. Mniej więcej 20 ich było. Und am Anfang habe ich eine Frage gestellt. I na początku postawiłem im pytanie. Es war Samstag. To była sobota. Und ich habe gefragt, wer von euch hat diese Woche schon in der Bibel gelesen? I zapytałem ich, kto z was w tym tygodniu czytał już Biblię? Was meinst du, wie viel sich gemeldet haben? Jak myślicie, ile się zgłosiło? Ein einziger. Tylko jedna osoba. Ich muss dazu sagen, nicht alle waren bekehrt. I muszę to też dodać, że nie wszyscy z nich byli nawróceni. Es war auch eine Gruppe, wo ein Wort des Evangeliums nötig war. To była taka grupa, która potrzebowała też słowa Ewangelii. Aber ich fand es sehr ehrlich. Ale uważałem, że to jest bardzo szczere. Sie haben sich nicht einfach alle gemeldet, że nie zgłosili się po prostu wszyscy od tak z automatu. Nur einer. Że tylko jeden podniósł rękę. Er hat mir auch erzählt, was er gemacht hat. I on też mi opowiadał, jak on czy co on uczynił. Morgens, wenn er alleine zu Hause war. Rano, gdy był sam w domu, dann hat er die Bibel gelesen. To przeczytał Biblię, czytał Biblię. Er konnte es nicht machen, wenn die Eltern zu Hause waren. On nie mógł czytać Biblii, gdy rodzice byli w domu. Die Eltern haben es ihm nämlich verboten. Bo rodzice zabronili mu czytać Biblię. Aber mal die Frage, wer von uns hat diese Woche schon in der Bibel gelesen? Ale takie pytanie postawmy sobie teraz sami sobie. Kto z nas w tym tygodniu już czytał Biblię? Ich meine jetzt für sich etwas Zeit gehabt, um in Gottes Wort zu lesen. Mam na myśli tutaj tak dla siebie, po prostu wziąć Słowo Boże i sobie coś przeczytać. Ohne Handy. Bez telefonu.
Ohne Computer. Bez komputera. Einfach nur mal Bibel lesen. Tak po prostu wziąć i przeczytać Biblię. Das brauchen wir als Nahrung für unseren neuen Menschen. Tego potrzebujemy jako tego posiłku dla nowego człowieka. Und dann kann es Belebung geben. I wtedy właśnie może być to ożywienie. Hier hörte man wieder auf Paulus. Tutaj znowu posłuchano Pawła. Und zuerst wendet sich Paulus an das Gewissen. I najpierw Paweł zwraca się do sumienia. Er sagt, man hätte damals schon auf mich hören sollen. I Paweł mówi, mogliście mnie już wtedy posłuchać. Gottes Wort wendet sich an unser Gewissen. Słowo Boże zwraca się do naszego sumienia. Aber dann wendet er sich auch an das Herz. Ale i również zwraca się do serca. Und er sagt, seid guten Mutes. I mówi, bądźcie dobrej myśli. Und worum geht es in diesem ersten Abschnitt? Vers 21 bis 26. I o co chodzi w tym urywku od 21 do 26 wiersza? Es geht darum, dass die Einzelnen errettet werden. Chodzi o to, że będą uratowani. Und genau das ist die Wahrheit, die in der Zeit der Reformation wieder entdeckt wurde. I to jest właśnie ta prawda, która została odkryta w czasach reformacji. Dass man gerettet wird durch Glauben. Że się jest wyratowanym przez wiarę. Und nicht durch irgendetwas, was die Kirche geben kann. A nie przez cokolwiek, co może dać Kościół. Aber dann kommen wir zu dem Abschnitt ab Vers 27. Ale potem mamy ten urywek od wiersza 27. Von der Zeit der Reformation und dann vor allem von dem, was daraus entstanden ist. Z tych czasów reformacji, a przede wszystkim z tego, co powstało, czy powstało po reformacji, czy co się rozwinęło z reformacji. Davon spricht das Sendschreiben an Sardes. O tym mówi ten list do Sardes. Da können wir die Parallele hier von Vers 21 bis 26 ziehen. Tu możemy widzieć tą miejsce równoległe w wierszach od 21 do 26. Aber dann kommen die Verse 27 folgende. I od 27 wiersza mamy kolejny urywek. Und da lernen wir noch viele weitere Dinge. I tu uczymy się wiele kolejnych rzeczy. Und wir können die Parallele ziehen zu der Zeit von Philadelphia. I tu mamy to miejsce równoległe do listu czy do czasów Filadelfii z objawienia. Zuerst lesen wir etwas von Mitternacht. Tutaj czytamy coś też, czy najpierw o północy. Und um Mitternacht vermuten die Matrosen, dass Land näher kommt. Około północy zdawało się żeglarzom, że się ku nim zbliża jakiś ląd. Wovon spricht das, dass Land näher kommt? O czym mówi nam to zbliżanie się lądu? Wenn ein Schiff lange Zeit über das Meer fährt und dann kommt Land näher, dann bedeutet es, man erreicht das Ziel. Jeśli płynie się statkiem i zauważa się, że przez długi okres czasu po morzu i zauważamy w oddali ląd, to oznacza, że docieramy do celu. Und das ist in der Zeit von Philadelphia auch wieder entdeckt worden. I to w czasach Filadelfii właśnie na nowo odkryto. Der Herr Jesus kommt wieder. Pan Jezus przyjdzie znowu. Und er bringt uns an das Ziel. I doprowadzi nas do celu. Die Erwartung seines Kommens ist wieder lebendig geworden. To oczekiwanie na przyjście Pana znowu stało się żywym. Und ich finde das so interessant, dass Gott uns hier mitteilt, dass gerade um Mitternacht die Matrosen vermuten, dass Land näher kommt. I dla mnie uważam, że jest to bardzo ciekawe, że tu jest napisane około północy właśnie wydawało się żeglarzom, że tu się ląd jakiś przybliża. Und da denken wir an Matthäus 25. Mateusza 25. Um Mitternacht kommt dieser laute Ruf, siehe der Bräutigam. A o północy rozległ się krzyk, oto nadchodzi oblubieniec. Ist das nicht die gleiche Botschaft? Czy to nie to samo poselstwo? Der Herr Jesus. Pan Jezus. Und er kommt wieder. On przyjdzie znowu. Geht aus ihm entgegen. Wyjdźcie mu naprzeciw. Und das lernen wir hier in dieser Bildersprache von dieser Reise. I tego możemy się tutaj uczyć w tym języku obrazowym z tej historii. Und jetzt übertragen wir es auf unser Leben. Teraz przenieśmy to na nasze życie. Leben wir in der Erwartung, dass der Herr Jesus wiederkommt? Czy żyjemy w tym oczekiwaniu, że Pan Jezus znowu przyjdzie? Weiß nicht, wie es euch geht. Nie wiem, jak się wam powodzi. Manchmal legt man sich abends ins Bett. Bo czasami bywa tak, że wieczorem kładziemy się do łóżka. Und es gehen einem so viele Dinge durch den Kopf. I komuś może się przetaczać przez głowę mnóstwo myśli. Auch Dinge, über die wir Sorgen haben.
również i takie rzeczy, które nas trapią, którymi się martwimy. Wie wird es weitergehen mit den Kindern? Jak dalej potoczą się sprawy czy losy naszych dzieci? Wie wird es weitergehen in der Versammlung? Co się będzie działo dalej w zgromadzeniu? Wie wird es weitergehen im Geschäft? Jak potoczą się sprawy zawodowe, biznesowe? Wie wird es weitergehen mit der Gesundheit? Jak z naszym zdrowiem? Und es sind viele Sorgen, die uns durch den Kopf gehen. Mamy wiele problemów i kłopotów, które przerabiamy w naszych głowach. Wir fragen uns, wie soll ich morgen alles schaffen? Stawiamy sobie pytanie, jak ja sobie jutro dam radę? Vielleicht schreibst du eine Klassenarbeit in der Schule. Może masz sprawdzian w szkole następnego dnia. Und du hast Angst davor. I boisz się. Jetzt möchte ich mal fragen. I teraz pytanie. Ja, vielleicht müssen wir die Herausforderungen des nächsten Tages noch bestehen. Może musimy stanąć naprzeciw tym wyzwaniom dnia następnego. Aber haben wir auch schon mal gedacht, vielleicht kommt der Herr Jesus ja heute Nacht. Ale czy przyszły nam może kiedyś takie myśli, a może Pan Jezus dzisiaj w nocy przyjdzie? Dann muss ich die Klassenarbeit gar nicht mehr schreiben. Wtedy nie będę musiał czy musiała pisać tej klasówki jutro. Das ist keine gute Ausrede, wenn man keine Lust zum Lernen hat. Oczywiście to nie jest dobra wymówka, jeśli nie chcemy się uczyć na tą klasówkę. Aber es ist eine große Ermutigung, wenn man mutlos ist. Ale to może być wielkim pokrzepieniem, jeśli człowiek jest taki bezsilny. Und das ist schon die Frage, leben wir noch bewusst in dieser Erwartung, dass bald kommt? I to jest właśnie to pytanie, czy żyjemy w tej świadomości, że on wkrótce znowu przyjdzie? Und was haben sie dann getan? I cóż oni uczynili? Sie haben ein Senkblei ausgeworfen. 28. wiersz, spuścili tedy sondę. Das ist ein Gewicht an einem Faden. To jest swego rodzaju ciężarek przyczepiony do liny. Und man lässt dieses Gewicht mit dem Faden ins Wasser. I po prostu wrzuca się to do wody. Und man misst, wie viel Faden hat man abgewickelt. I liczy się, ta lina ma swoje węzełki i liczy się, ile tych węzełków się zanurzyło. Wie viel Meter sind es bis zum Grund? Ile metrów do dna. Und dann wartet mal einen Moment. Odczekuje się chwilę. Und dann misst man nochmal. Czyli za jakąś chwilę mierzy się raz jeszcze. Und wenn es weniger geworden ist, weiß man, das Land kommt näher. I jeśli się okaże, ta głębokość się zmniejsza, to jest to niezbita wskazówka, że ląd się przybliża. Wie können wir das anwenden auf uns? Jak to możemy zastosować do nas? Wir sind auch unterwegs. Też jesteśmy w drodze. Und wir erleben viele Dinge. I przeżywamy, mamy wiele rzeczy po drodze. Und wir müssen sie beurteilen. I musimy te rzeczy osądzić. Nicht mit einem Senkblei, einem Gewicht mit Faden, sondern mit Gottes Wort. Nie jakimś tam miarką, czy jakimś tam odważnikiem, jakąś sondą, tylko Słowem Bożym. Wir müssen die Dinge, die uns umgeben, beurteilen anhand von Gottes Wort. Te rzeczy, z którymi mamy do czynienia, które nas otaczają, musimy je poddać osądowi Słowa Bożego. Wir finden dieses Bild des Messens an verschiedenen Stellen in der Bibel. I ten obraz tej miary mamy w wielu miejscach Słowa Bożego. Wir lesen mal aus dem Propheten Zacharia aus Kapitel 2. Na przykład przeczytajmy proroka Zachariasza, drugi rozdział. Kapitel 2, vers 5 und 6. Wiersz 5 i 6. Potem podniosłem oczy i spojrzałem, a oto był mąż ze sznurem mierniczym w ręku. I zapytałem go, dokąd idziesz? Odpowiedział mi, chcę przemierzyć Jeruzalem, aby zobaczyć, jaka jest jego szerokość i jaka jest jego długość. Und wir lesen aus der Offenbarung, Kapitel 21. I objawienie 21. Offenbarung 21, vers 15. 15 wiersz. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy i jego mur. Da wird die Stadt Jerusalem auf der Erde. Tam jest to miasto Jerozolimy na ziemi. Und auch dieses himmlische Jerusalem gemessen. I również to niebiańskie Jerozolem jest mierzone. Und der Hinweis ist, dass es beurteilt wird nach dem Maßstab Gottes. I wskazówką tu jest to, że jest ono mierzone według tego wzorca Bożego. Und im Himmel wird alles vollkommen sein. W niebie wszystko będzie doskonałe. Und wir fragen uns, wie sieht es aus, wenn wir an unser Leben und auch an die Dinge um uns herum den Maßstab des Wortes Gottes anlegen. I zadajmy sobie pytanie, jak to będzie wyglądało, gdy my tą Bożą miarę przyłożymy do naszego życia tutaj.
Dann fragen wir uns, was sagt Gott dazu? Zapytajmy się, co Bóg mówi na to zdarzenie w moim życiu. Möchte das auch mal ganz praktisch machen? Bardzo praktycznie. Chciałbym to przedstawić. Gibt es ein Problem in der örtlichen Versammlung? Jest jakiś problem w miejscowym zgromadzeniu? Was fragen wir dann? Co wtedy pytamy? O co wtedy pytamy? Albo jakie pytanie stawiamy? Fragen wir, wie haben wir es denn früher gemacht? Czy stawiamy takie pytanie, jak myśmy to robili ostatnim razem? Oder fragen wir, oh, wie machen es denn die anderen? Albo może stwierdzamy, no zrobimy tak, jak to robią ci inni tam po sąsiedzku zgromadzeniu. Oder fragen wir, was sagt Gottes Wort dazu? A może stawiamy pytanie i badamy, co mówi Słowo Boże na ten temat. Und wie leben wir persönlich? I jak żyjemy osobiście. Auch die jungen Leute. Również i młodzi. Dann bekommst du eine Einladung. Dostajesz zaproszenie. Und du überlegst, soll ich ja sagen oder soll ich nein sagen? I zastanawiasz się, mam tam iść czy nie? Was fragst du? Was machen die anderen? I jakie sobie stawiasz pytania? Jak z innymi? Pójdą tam czy nie pójdą? Ist das eine gute Frage? Czy to jest dobre pytanie? Es gibt eine bessere Frage. Jest jeszcze lepsze pytanie. Was sagt der Herr Jesus? Co powie Pan Jezus na to? Wenn der Herr Jesus die Einladung bekommen würde, würde er ja sagen oder würde er nein sagen? Gdyby Pan Jezus dostał dokładnie to zaproszenie, poszedłby czy nie? Gottes Wort ist der Maßstab für unser Leben. Słowo Boże jest tym wzorcem dla naszego życia. Und danach sollen wir entscheiden. I według Słowa Bożego mamy decydować. Ich meine, es ist auch wichtig für uns als Eltern für die Kindererziehung. Myślę, że to jest też bardzo ważne dla nas, rodziców, co się tyczy wychowania dzieci. Vielleicht konnte man das früher machen. Może można było to wcześniej czynić. Da konnte man sagen, du musst aber das anziehen oder etwas anderes. Der Bruder, der achtet darauf. Może słyszeliście takie coś, ubierz się tak i tak, bo ten i ten wujek patrzy na to. Das funktioniert heute nicht mehr. Dzisiaj niestety to już tak nie działa. Die Kinder sagen, das ist mir doch egal. Dzieci odpowiedzą nam, a mnie to jest obojętne. Das haben sie in der Schule so gelernt. W szkole się nauczyły tego. Du musst selber überlegen, was du machen willst. Rozmyślaj sam, co masz robić. Aber es gibt etwas, das funktioniert immer noch. Ale jest coś, co ciągle jest obowiązujące i co dobrze funkcjonuje. Wenn wir unseren Kindern erklären, was die Bibel dazu sagt. Jeśli my wyjaśnimy naszym dzieciom, co Biblia mówi na ten temat. Die Bibel hat Autorität. Bo Biblia ma autorytet. Und oft erleben wir es, wenn wir es ihnen erklären aus der Bibel. I bardzo często można to przeżyć, jeśli naszym dzieciom wyjaśniamy pewne sprawy na podstawie Biblii. Dann sind sie auch bereit, es anzunehmen. To wtedy też będą one gotowe, by to przyjąć. Da gibt's natürlich ein kleines Problem. I oczywiście jest też mały problem. Da müssen wir als Eltern auch selber wissen, was die Bibel sagt. My, rodzice, sami musimy wiedzieć, co mówi Biblia. Und da müssen wir als Eltern ein Vorbild sein, dass wir selber auf Gottes Wort hören. I jako rodzice sami musimy być przykładem na to, że my też słuchamy Słowa Bożego. Hier werden die Dinge beurteilt. Tutaj są te rzeczy osądzone. Mit diesem Senkblei. Tą sondą, czy zmierzone tą sondą. Und wir lernen daraus, dass wir alles beurteilen wollen nach dem Maßstab des Wortes Gottes. I możemy się z tego uczyć, że wszystko chcemy osądzać na podstawie Słowa Bożego. In Vers 29 finden wir eine weitere Sache. 29 wiersz mamy kolejną rzecz. Man wirft vier Anker aus. Tutaj czytamy, że zarzucili cztery kotwice. Diese Anker sollten dem Schiff Halt und Festigkeit geben. Te kotwice miały zapewnić statkowi tą stabilność. Und wir brauchen in unserem Leben auch Halt und Festigkeit. I również my w naszym życiu potrzebujemy takiego fundamentu, takiej ostoi. Und ich möchte euch gerne aus Gottes Wort vier Anker zeigen. I chciałbym wam teraz pokazać cztery takie kotwice ze Słowa Bożego. Zuerst vier Anker auf dem gemeinsamen Weg. Najpierw cztery kotwice na naszej wspólnej drodze. Und dann vier Anker auf dem persönlichen Weg. A potem cztery kotwice, które tyczą się naszego osobistego życia. Wir finden vier Anker für den gemeinsamen Weg in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Te cztery kotwice dla naszego społecznego, wspólnego życia mamy w Dziejach Apostolskich 2, 42. Da wird von den ersten Christen gesagt, sie verharrten
In der Lehre der Apostel, tam jest o pierwszych chrześcijanach powiedziane, że trwali w nauce apostolskiej, to jest pierwsze. In der Gemeinschaft, drugie, w społeczności. Im Brechen des Brotes, trzecie, w łamaniu chleba. Und in den Gebeten. I czwarte, w modlitwach. Das sind vier Anker auf dem gemeinsamen Weg. To są te cztery kotwice na naszej wspólnej drodze jako zgromadzenie. Und dann möchte ich einen Vers lesen aus dem Judasbrief. I jeden wiersz z listu Judy. Da haben wir vier Anker auf dem persönlichen Weg. Tutaj mamy cztery kotwice dla naszego osobistego życia. Wir lesen die Verse 20 und 21 aus dem Judasbrief. Wiersze 20 i 21. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Der erste Anker, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben. Pierwsze, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Es ist sehr interessant. Ciekawym jest, der Herr im Himmel hat der Versammlung Gaben gegeben. Pan, który jest w niebie, dał zgromadzeniu dary. Und nach 1. Korinther 14, według 1. Koryntian 14, sollen diese Gaben zur Auferbauung der Versammlung sein. Te dary mają służyć zbudowaniu zgromadzenia. Und so steht es auch in Epheser 4. Tak też jest w Efezjan 4. Der Herr sorgt also für die Auferbauung der Versammlung. Pan dba o wzrost zgromadzenia. Aber in Judas 20 lesen wir etwas anderes. Ale w Judy 20, wiersz 20, czytamy coś innego. Da können wir nicht sagen, ja, da muss ja der Herr für Auferbauung sorgen. Nie możemy tutaj, ucząc się z tego, nie możemy powiedzieć tylko, no tak, to Pan musi sobie zadbać o zbudowanie zgromadzenia. Oder da müssen die Brüder für Auferbauung sorgen. Albo niech ci bracia zadbają o to, by to zgromadzenie się budowało i wzrastało. Das sollen sie. Tak, oni też to powinni. Aber hier steht, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben. Ale tu jest napisane, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Wer ist da gefragt? Kto, o kim tu jest mowa? Ich. Ja. Ich bin verantwortlich. Ja sam jestem odpowiedzialny. Euch selbst erbauen. Da können wir ruhig an ein Bauwerk, ein Haus denken. Budujcie siebie samych. Tu bardzo prosto można sobie spojrzeć, czy jako przykład wziąć budowę domu. Da wird gebaut, Stein auf Stein. Buduje się cegła po cegle. Und vielleicht gibt es irgendwo ein Defekt, dann wird ausgebessert. I na przykład zdarza się, że jest jakiś defekt, to wtedy się go poprawia. Und wir sollen uns selbst erbauen auf den allerheiligsten Glauben. I my mamy samych siebie budować w oparciu o tą najświętszą wiarę. Da geht es um das, was wir glauben, die Glaubensinhalte. Tu chodzi o to, w co wierzymy, o zawartość naszej wiary. Die Glaubenswahrheiten aus Gottes Wort. Te prawdy Boże, Słowa Bożego. Kennen wir die? Czy znamy je? Stehen wir darin fest? Jesteśmy utwierdzeni w nich? Da sollen wir uns selbst erbauen, dass wir wachsen darin, das mehr zu verstehen und zu genießen. Właśnie w tym mamy się budować i wzrastać, by się coraz bardziej tym rozkoszować. Das zweite, der zweite Anker, betend im Heiligen Geist. Druga kotwica, módlcie się w Duchu Świętym. Nicht betend zu dem Heiligen Geist. Nie jest tu napisane, módlcie się do Ducha Świętego. Das steht nicht in der Bibel. Takiego sformułowania nigdzie nie ma w Biblii. Das Gegenteil ist der Fall. Przeciwieństwem tego jest, der Heilige Geist verwendet sich für uns. Duch Święty wstawia się za nami. Er leitet uns auch im Gebet. On nas prowadzi w modlitwie. Und hier werden wir aufgefordert, betend im Heiligen Geist. A tu jesteśmy wzywani, modląc się w Duchu Świętym. Es ist interessant, wie das hier steht. Jest to bardzo ciekawe, jak tu jest to zapisane. Da steht nicht betet ab und zu mal. Tu nie jest napisane, módlcie się od czasu do czasu. Vielleicht vor dem Essen und vor dem ins Bett gehen. Może przed posiłkiem i przed pójściem spać. Da steht seid betend. Tu jest to w oryginale napisane w formie ciągłej. Bądźcie modlącymi się ciągle. Seid in diesem Zustand. Bądźcie w tym stanie. Wir lesen mal einen Vers aus Psalm 109, glaube ich. Jeden wiersz z Psalmu 109 chyba. Der spricht von dem Herrn Jesus, który mówi, wskazuje na Pana Jezusa. Vers 4. Ich aber bin stets im Gebet, heißt bei uns.
w czwarty wiersz, druga część. Chociaż ja się za nich modlę, w języku niemieckim jest to jeszcze tak oddane, chociaż ja się ciągle za nich modlę. Der Herr Jesus, er war stets im Gebet. Pan Jezus był ciągle w tej modlitwie. Als er gepredigt hat, aus diesem Schiff von Petrus aus. Gdy on głosił słowo z tej łodzi, da lag er nicht auf seinen Knien. To on wtedy nie klęczał. Nein, da hat er gepredigt. Nie, on wtedy głosił. Als er die Tische der Wechsler im Tempel umstieß. Gdy on przewracał te stoły tych wechslarzy w świątyni, da war er aktiv. Wtedy też był aktywny. Aber er war immer in dieser Gebetshaltung. Ale on był w tym cały czas był w tym nastawieniu modlitwy. In Abhängigkeit von seinem Gott. To znaczy był ciągle w zależności od swojego Boga. Und wir brauchen das auch. I również my tego potrzebujemy. In dieser Haltung zu sein. Być w tym nastawieniu, w tym, na tym stanowisku. Auch wirklich alles in Verbindung bringen mit unserem Gott. Abyśmy naprawdę wszystko przedkładali Bogu. So wie Nehemia das gemacht hat. Dokładnie tak, jak to czynił Nehemiasz. In Kapitel 1, in Nehemia 1, da lesen wir, wie er lange gebetet hat. Nehemiasza pierwszy rozdział możemy czytać, jak długo się modlił. Aber in Kapitel 2 lesen wir was anderes. Ale w drugim rozdziale czytamy coś innego. Da steht er vor dem König und der König fragt, was ist los mit dir? On jest tam przed królem i król pyta się go, co się z tobą dzieje? Da konnte er sich nicht erst hinknien und lange beten. To wtedy nie było możliwe, żeby on sobie klęknął na boku i nie wiadomo jak długo się modlił. Aber die Bibel sagt, da betete ich zu Gott und sprach zu dem König. I w Biblii tam mamy zapisane, wtedy pomodliłem się do Boga i powiedziałem do króla. Es war ein Stoßgebet. To była taka chwilowa modlitwa albo taka nagła modlitwa. Vielleicht nur die Worte, Herr, hilf. Może na przykład pomyślał sobie słowa, Panie, pomóż. Vielleicht auch einfach nur der Blick nach oben. A może tylko zwrócił przez sekundę swoje oczy do góry. Aber die Verbindung war da. Ale tu chodzi o to, że on był właśnie w tej łączności, w tym stanie takim. Und so dürfen wir auch leben. I właśnie w ten sposób my też możemy żyć. Manchmal frage ich junge Menschen. Czasami stawiam pytanie młodym. Du möchtest doch dem Herrn Jesus nachfolgen? Chcesz iść za Panem Jezusem, prawda? Was ist denn dabei schwer für dich? Co jest najtrudniejsze w tym dla ciebie? Manchmal ist die Antwort ja, in der Schule zu erzählen, dass ich ein Christ bin, ist schwer. I padają czasem takie odpowiedzi. No, by poświadczyć o tym w szkole, powiedzieć, że jestem chrześcijaninem, to mam z tym problem. Aber das ist eine gute Übung. Ale to jest dobre ćwiczenie. Wenn man mal groß oder erwachsen ist und im Beruf steht, bo gdy się jest potem dorosłym i pracuje się już zawodowo, dann ist es auch nicht einfacher. To wcale nie jest to łatwiejsze. Dann ist es gut, wenn wir es geübt haben. I wtedy dobrze jest, gdy takie doświadczenia mieliśmy jako dzieci. Aber dann frage ich auch, was ist denn der Vorteil daran, den Herrn Jesus zu kennen? Ale potem stawiam im drugie pytanie. Jaki jest przywilej tego, że znasz Pana Jezusa? Und weißt du, was meistens die Antwort ist? I wiecie, jaka jest najczęściej odpowiedź, jaką słyszę od młodych? Ich kann immer beten. Ciągle mogę się modlić. Ich habe immer einen, dem ich was sagen kann. Zawsze mam takiego, który coś mi powie, albo ja do niego mogę coś powiedzieć. Betend im Heiligen Geist. Módlcie się w Duchu Świętym. Und das dritte, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Trzeci punkt, trzecia kotwica, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej. Das ist der dritte Anker. To jest właśnie ta trzecia kotwica. Vor einiger Zeit habe ich gesehen, wie auf einer Hühnerfarm Küken gezüchtet wurden. Kleine Hühner. Aufwachsen. Ja, genau. Jakiś czas temu na fermie kurzej mogłem zobaczyć, jak wzrastają te małe kurczątka. Und da war ein großes Gebiet mit einem Zaun. I był taki duży, potężny teren otoczony płotem. Und da waren ganz viele kleine Küken. I tam było mnóstwo tych kurczątek. Manche waren noch etwas feucht. I niektóre z nich były takie świeżo wyklute. Sie waren gerade geschlüpft. Właśnie przed chwilą się, można powiedzieć, wykluły. Und an einer Ecke von diesem Gehege. I w jednym miejscu tego wielkiego kurnika. Da war eine so eine Rotlichtlampe so mit Infrarot. Była w rogu zawieszona lampa z światłem podczerwonym. Wofür war diese Lampe da? Po co ta lampa? Damit diese Küken Wärme bekommen.
aby właśnie te najmłodsze kurczątka mogły się ogrzać. Und weißt du, was interessant war? I wiecie, co było ciekawe? Es war ein großer Bereich. Że to była wielki obszar. Aber fast alle Küken waren genau da, wo die Lampe leuchtete. Ale wszystkie te kurczęta pchały się do tej lampy. Były zgromadzone, zbite w jedność tam, gdzie ta lampa świeciła. Hinten in der Ecke, wo die Lampe nicht hinkam mit ihren Strahlen, war niemand. Tam, gdzie te promienie tej lampy nie sięgały, tam nie było ich. Und wir Christen sind manchmal dümmer als die Küken. A my, chrześcijanie, często jesteśmy głupsi niż te kurczęta. Da wissen wir genau, wo wir die Liebe Gottes erleben können. My przecież dokładnie wiemy, gdzie możemy doświadczyć tej miłości Bożej. Aber wir gehen in die Ecke. Ale my idziemy, rozstawiamy się po kątach. Wir gehen nicht dahin, wo die Liebe Gottes erlebt wird. Nie idziemy pod tą lampę, tam, gdzie jest to Słowo Boże. Dann wundern wir uns, dass wir kalt werden. I potem wielce się dziwimy, że nam zimno. Stell dir mal vor, da ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Taki przykład. Jest piękny dzień, słoneczny, słońce świeci. Und dir ist kalt, du frierst. I jest ci zimno, cały drżysz. Was musst du machen? Co trzeba zrobić? In den Keller gehen. Iść do piwnicy. Jalousie runter. Zamknąć żaluzję. Da wird dir warm. Wtedy się ogrzejemy. Nein, da wird dir nicht warm. Du musst in die Sonne gehen. Nie, trzeba wyjść na słońce. Und so ist die Liebe Gottes da. I tak właśnie jest z miłością Bożą. A wir müssen dahin gehen. Musimy wyjść do tej miłości Bożej, aby ją przeżyć, doświadczyć jej. Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej. Wie tut das gut, wenn wir dann einen solchen Bibelvers lesen? Jakże to czasem jest tak, jak dobrze jest nam, gdy przeczytamy jakiś wiersz z Biblii. Weil du teuer, wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. Gdy czytamy na przykład te słowa, bo ty jesteś drogi, jesteś kosztowny w moich oczach i ja cię miłuję. Vielleicht habt ihr auch noch den Bruder Heikop kennengelernt. Vom Hören. Z pewnością słyszeliście o bracie Heikopie. Und am Ende seines Lebens war im Kopf nicht mehr ganz klar. Pod koniec swojego życia niestety nie jego umysł nie był już taki klarowny. Aber es gab einen Bibelvers. Ale był jeden wiersz z Biblii, den hat er fast jedes Mal gesagt, wenn man ihn getroffen hat. Który powtarzał praktycznie zawsze, gdy się go spotykało, czy gdy się z nim spotykało. Der Vers aus Galater 2. Wiersz z Galatian 2. Was ich aber lebe im Fleisch, lebe ich aus Glauben. To, co przeżywam w ciele, przeżywam z wiary. Durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Przez Syna Bożego, który mnie umiłował i siebie samego za mnie wydał. In fast jeder Unterhaltung kam dieser Vers. W każdej rozmowie z nim praktycznie za każdym razem cytował ten wiersz. Und da wurde deutlich, er lebte in dem Bewusstsein der Liebe Gottes. I człowiek sobie uświadamiał, że on żył w tej świadomości miłości Bożej. Es geht nicht darum, einen Vers immer zu sagen. Tu nie chodzi o to, aby ciągle przy jakiejkolwiek rozmowie cytować wiersz. Aber es geht darum, da zu sein, wo wir die Liebe Gottes erfahren. Ale chodzi o to, by być w tym, gdzie możemy doświadczyć tej miłości Bożej. Das ist ein Anker für uns. To jest ta kotwica dla nas. Und dann kommt der vierte Anker. I mamy potem tę czwartą kotwicę. Erwartet die Barmherzigkeit des Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Wenn Johannes vom ewigen Leben schreibt, gdy Jan pisze o życiu wiecznym, dann denkt an das ewige Leben, wie wir es heute schon besitzen. To on ma na myśli życie wieczne, które już teraz, dzisiaj posiadamy. Aber wenn Paulus vom ewigen Leben schreibt, ale gdy Paweł pisze o życiu wiecznym, dann schreibt er vom ewigen Leben, wie wir es bald einmal genießen werden. To Paweł pisze o tym życiu, które wkrótce, niebawem będziemy go mogli doświadczać. Und Judas schreibt hier auch so. I tak też pisze Juda tutaj. Ja, das ewige Leben ist unser Besitz heute schon. Tak, to życie wieczne już dzisiaj jest w naszym posiadaniu. Aber einmal sind wir in der Heimat des ewigen Lebens. Ale kiedyś będziemy w ojczyźnie tego życia wiecznego. Będziemy w nim, będziemy und, w tym. Und wer wird uns dahin bringen? I kto nas tam doprowadzi? Der Jesus. Pan Jezus.
Es ist seine Barmherzigkeit mit uns in unserem Elend. To jest jego miłosierdzie z nami w naszych troskach, biedach. Dass er uns herausnimmt aus der Situation, in der wir jetzt sind. Że on nas wyrywa z tych sytuacji, w których się znajdujemy. Und dass er uns bringen wird in die ewige Freude, in der Heimat des ewigen Lebens. I że on nas doprowadzi do tej wiecznej radości, do tej można powiedzieć ojczyzny życia wiecznego. Das dürfen wir erwarten. Tego możemy oczekiwać. Das sind die vier Anker auf dem persönlichen Weg. To są właśnie te cztery kotwicy w naszym życiu osobistym. Und in hier in Apostelgeschichte 27 hat man vier Anker ausgeworfen. I właśnie gdy wrócimy do Dziejów Apostolskich 27, to tam właśnie czytaliśmy, że wyrzucono cztery kotwice. Na dann kommt noch ein Gedanke in Vers 30 bis 32. Jest jeszcze jedna myśl w wierszach 30 do 32. Die Matrosen wollen fliehen. Ci marynarze chcieli uciekać. Und Paulus sagt, nein, das geht nicht. I Paweł mówi, nie, tak nie może się stać. Wir müssen zusammenbleiben, um gerettet zu werden. Musimy być razem, musimy pozostać razem, by być wyratowanymi. Wie können wir das anwenden auf uns? Jak możemy to przenieść na nas? Es geht darum, die Einheit des Geistes zu bewahren. Tu chodzi o zachowanie jedności ducha. Das ist leider in der Christenheit auch verloren gegangen. Niestety w chrześcijaństwie to też zostało zatracone. Die einen sagen, wir sind diese Gemeinde, die anderen sagen, wir sind diese Gemeinde. Jedni mówią, my jesteśmy tą społecznością, tak się nazywamy, inni mówią, a my się nazywamy tak. Und man ist zufrieden mit einer eigenen Identität. I jest się zadowolonym, mając jakąś tam swoją identyfikację. Aber Gottes Wort ist, spricht anders. Ale Słowo Boże mówi inaczej. Gott fordert uns auf, die Einheit des Geistes zu bewahren im Band des Friedens. Bóg wzywa nas do tego, abyśmy zachowywali Słowo Boże w zawiązce pokoju. Ist uns das bewusst, dass es nur eine Versammlung Gottes gibt? Czy jesteśmy tego świadomi, że jest tylko jedno zgromadzenie Boże? Nicht wir sind die Versammlung Gottes. Nie my jesteśmy zgromadzeniem Bożym. Aber es gibt nur eine. Ale jest tylko jedno zgromadzenie Boże. Und dazu gehören alle wahren Gläubigen. I do tego zgromadzenia należą wszyscy prawdziwi wierzący. Und wenn Gläubige sich so versammeln wollen, wie die Bibel es sagt, i gdy wierzący chcą się tak zgromadzać, jak mówi Biblia, dann möchten sie genau das verwirklichen. To właśnie dokładnie to chcą urzeczywistniać. Deswegen geben sie sich keinen eigenen Namen. Dlatego też nie nadają sobie swojego własnego imienia. Deswegen haben sie keine Mitgliedslisten. Dlatego też nie mają listy członkowskiej. Das wäre ja dann nicht die eine Versammlung. Das ist ja dann irgendeine Gemeinde. Bo wtedy, jeśli tak robimy, to nie jest to jedno zgromadzenie, tylko to jest to jakaś tam jedna z wielu społeczności. Paulus schreibt an die Gläubigen in Korinth. Paweł pisze do wierzących w Koryncie. Und er sagt, ihr seid Christi Leib. I pisze do nich, wy jesteście ciałem Chrystusowym. Er sagt nicht, ihr seid der Leib Christi. I nie pisze do nich, wy jesteście tym konkretnym ciałem Chrystusowym. Zu dem Leib Christi gehören alle Gläubigen. Do tego konkretnego ciała Chrystusowego należą wszyscy wierzący. Aber Gläubige, die an einem Ort zusammenkommen. Ale wierzący, którzy zgromadzają się w jednym miejscu, wollen diese Wahrheit von der einen Versammlung, von dem einen Leib Christi ausleben. Powinni w życiu swoim okazywać tą prawdę o jednym zgromadzeniu, o jednym ciele Chrystusowym. Ich möchte das auch noch mit einem praktischen Beispiel deutlich machen. Chciałbym to jeszcze uzmysłowić jednym praktycznym przykładem. Da ist jemand hier in Grabów und er möchte gerne am Brotbrechen teilnehmen. Jest ktoś tutaj w Grabowie, kto chciałby brać udział w łamaniu chleba. Wer soll darüber entscheiden? Kto ma o tym decydować? Einzelne Brüder? Pojedynczy bracia? Nein. Nie. Die Versammlung entscheidet das. Zgromadzenie o tym decyduje. Mit dem Herrn in der Mitte. Z Panem po środku tego zgromadzenia. Es ist die örtliche Versammlung, der Herr diese Autorität gegeben hat. To jest miejscowe świadectwo zgromadzenia. Temu miejscowemu świadectwu zgromadzenia Pan dał ten autorytet. Und wenn ihr als Versammlung zusammen seid und darüber entscheidet, i gdy wy jako zgromadzenie jesteście razem zgromadzeni i o tym decydujecie, dann muss euch bewusst sein, ihr nehmt nicht auf für Grabów. To musicie być tego świadomi, że nie przyjmujecie tego kogoś do łamania chleba w Grabowie. Ihr nehmt auf
für die Versammlung Gottes weltweit. Tylko przyjmujecie go do, czy ją, tego członka, do łamania chleba na całym świecie, do zgromadzenia Bożego, obowiązujące na całym świecie. Oder wenn an einem Ort jemand hinausgetan werden muss. Albo gdy w danym zgromadzeniu, w danej miejscowości ktoś musi być odłączony, dann ist das eine Entscheidung für die Versammlung, nicht nur für einen Ort, sondern für die Versammlung weltweit. To wyłączenie jest obowiązujące nie tylko dla tej miejscowości, ale obowiązuje na całym świecie. Na merken wir, wenn jetzt eine Gemeinde an einem Ort sagt, nein, was in Grabów entschieden wurde, das ist egal. Wir entscheiden das für uns selbst. I teraz zauważmy, jeśli jakieś zgromadzenie mówi, to co tam w Grabowie zdecydowali, to sobie zdecydowali dla siebie. My wcale tego nie musimy przestrzegać. Dann ist das nicht Einheit bewahren. To oznacza wszystko, tylko nie zachowywanie jedności. Dann ist das Unabhängigkeit an einem Ort. To jest wtedy głoszona niezależność danego miejsca. Paulus sagt, nein, ihr müsst alle hier bleiben. Paweł mówi do nich tutaj, nie, wszyscy musicie pozostać na statku. Das ist natürlich ein Bild, eine Begebenheit, eine Reise. Oczywiście to jest tylko obraz, to jest obraz, który ta historia dzieje się w czasie podróży. Aber die wichtige Lektion für uns ist, dass wir die Einheit bewahren sollen. Ale ta ważna lekcja dla nas jest, że mamy zachować tą jedność. Und jetzt ermahnt Paulus in Vers 33 folgende. I teraz Paweł jakby napomina ich w wierszu 33, dass sie Nahrung zu sich nehmen sollen. Aby się posilili. Und was war das für Nahrung? I jaki to był posiłek? Das steht in Vers 38. To jest napisane w wierszu 38. Es war Weizen. To była zboże czy pszenica. Wovon spricht der Weizen in der Bibel? Steht es im deutschen Weizen oder? Ja, Vers 38. Nein, indem sie den Weizen in das Meer. W języku, w niemieckiej Biblii w tym 38. wierszu jest nie zboże, tylko pszenica. Bei euch steht Getreide. Getreide. Okay, kein Problem. Wir sprechen zuerst über den Weizen. Okay, najpierw powiedzmy coś o pszenicy. Wovon ist der Weizen ein Bild? Czego obrazem jest pszenica? To jest ganz einfach. Bardzo proste. Weißt du, wovon der Weizen ein Bild ist? Czy wiesz, czego obrazem jest pszenica? Nicht so einfach rauszufinden? Może nicht so schwer rauszufinden? Nie trudno to znaleźć. Kannst du einfach mal in deinem Bibelprogramm Weizen eingeben? Jakbyśmy do jakiegokolwiek programu biblijnego wpisali pszenica. Und dann findest du unter anderem Johannes 12. Między innymi znajdziemy Jana 12. Da sagt der Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Pan Jezus tam mówi, jeśli ziarnko pszeniczne nie wpadnie do ziemi i obumrze, pozostanie samo. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ale jeśli ono wpadnie do ziemi i obumrze, to wtedy przynosi wiele owoców. Auf einmal weißt du, wovon der Weizen spricht. I nagle od razu wtedy staje się nam jasne, czego... Von dem Herrn Jesus, der hier gelebt hat auf der Erde. Czego obrazem jest pszenica? Pana Jezusa, który żył tutaj na tej ziemi. Und der in den Tod gegangen ist. I który musiał wejść w śmierć. Und aus seinem Tod ist Frucht hervorgekommen. I z jego śmierci ist Frucht gekommen. Frucht entstanden. Wyszedł, czy rozwinął się owoc. Das sind die Glaubenden. To są ci wierzący. Und was kommt von Weizen, wenn du ein Weizenkorn in die Erde legst, was wächst dann für eine Frucht? I jeśli wrzucisz ziarnko pszenicy do ziemi, to jaki ono wyda owoc? Da wächst kein Apfelbaum. Z tego nie wyrośnie jabłoń. Da wächst wieder Weizen. Znowu pszenica z tego ziarnka powstanie. Die Frucht ist von gleicher Art. A więc owoc tego ziarna jest tego samego rodzaju. Ja, wir haben das gleiche Leben, die gleiche Natur wie der Herr Jesus. My mamy tą samą naturę, to samo życie jak Pan Jezus. Und von ihm, dem wahren Weizenkorn, dürfen wir uns ernähren. I z niego, z tego prawdziwego ziarna pszenicznego możemy się żywić. In der Bibel wird auch von der Gerste gesprochen. W Biblii jest również mowa o zbożu. Und die Gerste ist das erste Korn, das reif wird nach dem Winter. Gerste, das ist... Owies. Jak się... Albo jęczmień. Jest też mowa o jęczmieniu i jęczmień jest pierwszym zbożem, które wzrasta, czy jest dojrzałe po zimie. In der Winterzeit wächst nichts aus dem Boden. W zimie nie wzrasta nic z
z ziemi. Das erste, was wieder reif wird, das erste Korn ist eben die Gerste. I ze zbóż właśnie jęczmień jest pierwszym, który osiąga dojrzałość. So spricht die Gerste von der Auferstehung. Tak więc jęczmień mówi o zmartwychwstaniu. Leben aus dem Tod. Życie ze śmierci. Da können wir uns auch von nähren, von dem Auferstandenen. Też możemy się uczyć od tego zmartwychwstałego. Und hier haben sie wieder Nahrung zu sich genommen. I tutaj znowu nasycili się. Es gibt aber noch etwas in Vers 35. Ale jest jeszcze coś w wierszu 35. Paulus dankt Gott. Paweł podziękował Bogu. Das ist auch etwas, das uns kennzeichnen darf. Dankbarkeit Gott gegenüber. To jest też coś, co nas może cechować. Wdzięczność Bogu. Und dann denken wir auch daran, der Vater sucht Anbeter. I też przypomnijmy sobie ten wiersz. Ojciec szuka chwalców. Solche, die ihm nahen. Takich, którzy mit Anbetung in Geist und Wahrheit. Takich, którzy się będą do niego zbliżali w duchu i w prawdzie. Und dann haben sie in Vers 36 guten Mut gewonnen. I w 36 wierszu nabrawszy otuchy. Danach geht es wieder abwärts. I potem jest znowu idzie to w dół. Das finden wir in den Sendschreiben in dem Brief an Laodicea. I to możemy w tych listach z objawienia znaleźć w liście do zgromadzenia w Laodycei. Wir sehen hier, wie man den Weizen ins Meer wirft. Widzimy tutaj, jak znowu wyrzucają zboże do morza. Wir sehen, wie die Anker gekappt werden. Vers 40. Tu widzimy w 40 wierszu, jak kotwice zostają odcięte. Und wir sehen, wie das Schiff ganz zerstört wird. I widzimy, jak statek zostaje rozbity. Das christliche Zeugnis geht vollständig verloren. To chrześcijańskie świadectwo całkowicie jest burzone. Aber Vers 44, alle werden gerettet. Ale 44 wiersz czytamy: w ten sposób ocaleli wszyscy. Der Herr kennt die sein sind. Pan zna tych, którzy są Jego. Und keiner wird verloren gehen. I żaden z nich nie będzie zgubiony. Aber das, was er in die Verantwortung der Menschen gegeben hat, ale to, co on dał człowiekowi w tej odpowiedzialności, by to zachowywał, dass sie hier auf der Erde ein Zeugnis für ihn sein sollen, to, by człowiek był tym świadectwem dla niego tutaj na tej ziemi, dass ist durch unsere Untreue verdorben worden. To niestety przez naszą niewierność zostało zniszczone. Womit fängt das Abweichen hier wieder an? Czym zaczyna się to odstąpienie znowu? In Vers 37 wird gezählt. W 37 wierszu zaczęto liczyć. Interessant, dass es gerade da steht. Ciekawe, że to jest właśnie tu zapisane. Und wenn man anfängt zu zählen, i gdy się zacznie liczyć, dann ist man schon nicht mehr in Übereinstimmung mit dem Herrn Jesus. To już nie jest się w zgodności z Panem Jezusem. Der Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Pan Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych do imienia mego. Er macht deutlich, es kommt nicht auf die Menge an. Tu jest to dobitnie pokazane. Tu nie chodzi o ilość, o liczbę. Natürlich freuen wir uns über jeden, der da ist. Oczywiście, cieszymy się z każdego, który przychodzi. Aber wir wollen nicht anfangen zu zählen. Ale nie zaczynajmy liczyć. Wir wollen versuchen, das zu verwirklichen, was nötig ist, damit der Herr Jesus in der Mitte ist. Chciejmy urzeczywistniać to, co jest ważne, to, żeby Pan Jezus był pośrodku. Alle sind guten Mutes geworden. Wszyscy nabrali otuchy. Und ich wünsche mir, dass durch das, was wir hier überlegt haben, was wir gefunden haben in der Apostelgeschichte, wir auch wieder guten Mut fassen. I to jest moim życzeniem dla nas, abyśmy to, czym mogliśmy się teraz zajmować w dziejach, w tym 27 rozdziale, aby to też dodało nam otuchy. Ich möchte euch einladen, einmal in der Bibel nachzulesen, wo der Herr Jesus diese Worte gesprochen hat. Seid guten Mutes. Chciałbym was zachęcić do tego, abyście poszukali tych słów, które Pan Jezus wypowiada tutaj. Bądźcie dobrej myśli, albo nabrawszy otuchy. Zum Beispiel, als die Jünger auf dem See waren. Na przykład, gdy uczniowie byli na tym jeziorze. Als sie Not im Sturm hatten. Gdy był ten potężny sztorm i byli w niebezpieczeństwie. Da kam er zu ihnen, auf dem Wasser gehend. Wtedy on przyszedł do nich, idąc po wodzie.
Und sie dachten, es ist ein Gespenst. I oni pomyśleli, że to jest jakaś zjawa. Aber er sagte, seid guten Mutes. Ale Pan do nich mówi, nie bójcie się, bądźcie dobrej myśli. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Nie bójcie się, to ja jestem. Ich glaube, es gibt fünf Begebenheiten, wo der Herr Jesus diese Worte den Jüngern gesagt hat, als er hier auf der Erde lebte. Myślę, jeśli dobrze pamiętam, że jest pięć takich okoliczności, gdy Pan Jezus te słowa właśnie wypowiedział, gdy był na tej ziemi. Die letzte Stelle ist in Johannes 16. Ostatnie z tych miejsc to jest Jana 16. Da sagt der Jesus, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Pan tam mówi, w świecie ucisk mieć będziecie. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Ale nie bójcie się, miejcie tą otuchę, ja zwyciężyłem świat. Dann ist der Herr Jesus aufgefahren in den Himmel. I Pan Jezus wstąpił do nieba. Bevor er nicht ohne dass er über das Kreuz und durch das Grab gegangen wäre. Nie, że on nie przeszedłszy wcześniej przez śmierć i grób. Aber dann gibt es noch eine Gelegenheit, wo der Herr Jesus selbst ganz persönlich diese Worte gesprochen hat. Ale jest jeszcze jedno zdarzenie, gdy Pan Jezus sam osobiście wypowiedział te słowa. Und das war, als diese Reise, über die wir nachgedacht haben, angefangen hat. I to miało miejsce wtedy, gdy ta podróż, którą tutaj czytaliśmy, się zaczęła. Paulus ist in Jerusalem gefangen genommen worden. Paweł został pojmany w Jerozolimie. Und in dieser Nacht im Gefängnis. I tej nocy, będąc w więzieniu, da kam der Herr selbst zu ihm. Sam Pan przyszedł do niego. Der Herr aber stand bei mir, sagt Paulus. Paweł mówi, ale Pan stanął przy mnie. Und er sagt, sei guten Mutes. I powiedział mi, bądź dobrej myśli. Wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen. Tak jak o mnie świadczyłeś w Jerozolimie, tak też musisz świadczyć w Rzymie. Der Herr fordert uns auch uns auf, sei guten Mutes. Również i Pan wzywa nas, bądź dobrej myśli. Sei hier auf dieser Erde ein Zeugnis für mich. Tutaj, na tej ziemi, bądź świadectwem dla mnie. Persönlich und auch gemeinschaftlich. Osobiście, ale i również wspólnie, razem, społecznie. Wir wollen Mut fassen, nicht weil wir so treu sind. I nabierzmy tej otuchy, nie dlatego, że jesteśmy tacy wierni. Nicht weil wir so viel können. Nie dlatego, że tak wiele potrafimy. Sondern weil der Herr da ist. Ale dlatego, że Pan tu jest. Weil er es uns zuruft. I dlatego, że On nas do tego wzywa. Sei guten Mutes. Bądź dobrej myśli. Podano pieśń 237. Oh,
Zanim do tego tematu kilka myśli usłyszymy, to pomódlmy się jeszcze razem. Unser Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns erwählt hast. Nasz Boże i Ojcze, dziękujemy ci za to, że ty nas wybrałeś. Und du hast das getan in deiner Souveränität. I ty to uczyniłeś w swojej suwerenności. Wir wollen dir einfach dafür danken. Za to chcemy ci po prostu podziękować. Und wenn wir darüber etwas nachdenken, stellen wir fest, es ist mehr als wir mit unserem Verstand begreifen können. I jeśli o tym będziemy rozmyślali, to musimy to stwierdzić, że to jest więcej niż jesteśmy w stanie pojąć swoim rozumem. Und deshalb gib uns bitte jetzt auch die richtigen Gedanken darüber. I dlatego też prosimy cię, byś nam teraz darował dobre myśli co do tego tematu. Wir befehlen uns dir an. Tobie się polecamy. Amen. Amen. Vielleicht lesen wir zunächst diese Verse aus dem Römerbrief, um die es vor allem geht. Römer 9, Vers 19 bis 24. Może przeczytajmy te wiersze, o których chcemy coś powiedzieć. Rzymian 9, rozdział od 19 do 24 wiersza. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Möchte gerne kurz den Gedanken im Römerbrief aufgreifen. Chciałbym krótko wskazać myśl, która przewija się przez list do Rzymian. Paulus hatte klar gemacht, alle Menschen sind verloren.
Paweł jasno to przedstawił. Wszyscy zginęli. Da ist keiner, der Gutes tue. Nie ma ani jednego, kto by dobrze czynił. Und alle brauchen einen Heiland. I wszyscy potrzebują Zbawiciela. Sie werden gerechtfertigt durch Glauben. Są usprawiedliwiani przez wiarę. Und jetzt geht es in den Kapiteln 9 bis 11 das Volk der Juden. I teraz w rozdziałach od 9 do 11 chodzi o Żydów. Und in den Versen 1 bis 5 macht Paulus deutlich, wie lieb seine Brüder nach dem Fleisch hat. I w wierszach 1 do 5 9 rozdziału Paweł pokazuje, jak bardzo miłuje swoich braci cielesnych. Und macht deutlich, dass dieses Volk auch viele Vorzüge hatte. I uzmysławia to, że ten lud ma wiele przywilejów. Sie hatten die Bündnisse. Oni mieli przymierze. Sie hatten das Gesetz. Mieli zakon. Sie hatten die Verheißungen. Mieli obietnice. Und dem Fleisch, der Abstammung, der Geburt nach ist sogar der Christus aus diesem Volk gekommen. I co do ciała, co do pochodzenia, co do tego drzewa rodowego, to nawet Chrystus z nich pochodzi. Aber dann sagt Paulus in den Versen 6 bis 9. Ale potem Paweł mówi w wierszach 6 do 9. Trotzdem nützt es nichts. Die Abstammung aus diesem Volk allein rettet nicht. Jednak to pochodzenie z tego narodu samo w sobie nie ratuje. Man ist nicht deshalb errettet, weil man aus dem Volk der Juden kommt. Nie jest się zbawionym z tego, dlatego, że pochodzi się z plemienia czy z narodu żydowskiego. Die Juden waren ja stolz darauf. Żydzi byli bardzo dumni z tego. Sie sagten, wir sind Abraham Samen. Oni często to podkreślali, jesteśmy potomkami Abrahama. Uns kann nichts passieren. Nam się przecież nic nie może stać. Aber Paulus sagt, nein, das reicht nicht. Ale Paweł mówi, nie, to nie wystarcza. Und jetzt spricht gerade von Abraham. I teraz właśnie mówi o Abrahamie. Und sagt, guck doch mal, es sind doch auch nicht alle Kinder von Abraham gesegnet. Mówi, spójrzcie na historię, przecież nie wszystkie dzieci Abrahama są błogosławione. Abraham hatte doch auch den Ismael. Abraham też miał przecież jak syna Ismaela. War doch auch sein Sohn. Przecież to też był jego syn. Und ihr sagt ja selber, Ismael, damit wollen wir nichts zu tun haben. A sami przecież to mówicie, że z Ismaelem nie chcemy mieć nic wspólnego do czynienia. Und Paulus erklärt jetzt nicht, weil man der Geburt nach von Abraham abstammt. I Paweł im teraz wyjaśnia, nie dlatego, że pochodzi się z, co do urodzenia z Abrahama, sondern wegen der Verheißung Gottes. Ale z powodu obietnicy Bożej. Und Gott hatte eben verheißen, in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft werden. I Bóg mu obiecał, z Izaaka będzie potomstwo twoje. Nicht in Ismael. Nie z Ismaela. Dann fügt ein zweites Beispiel hinzu in den Versen 10 bis 13. I potem dodaje drugi przykład w wierszach 10 do 13. Und jetzt geht es diesen Vorsatz Gottes. I teraz chodzi o tą zasadę Bożą. Sagt, guck mal, da war doch die Rebekka. Zobaczcie, jest Rebekka. Była Rebekka. Sie war schwanger mit Zwillingen. Była w ciąży z bliźniakami. Und bevor die Kinder geboren wurden, i zanim te dzieci się narodziły, hat Gott schon gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Bóg zarządził, czy Bóg powiedział, starszy będzie służył młodszemu. Gott hat also den Jüngeren genommen. Bóg więc jakby wziął tego młodszego. Noch bevor geboren wurde. Zanim w ogóle on się narodził. Und da macht Paulus deutlich, das hat Gott deshalb getan, seinen Vorsatz zu zeigen. I Paweł im to uzmysławia, dlatego to Bóg pokazał, by przedstawić swoją zasadę. Der Vorsatz hat nichts mit den Werken der Menschen zu tun. Zasada Boża nie ma nic do czynienia z ludzkimi uczynkami. Kinder, die noch nicht geboren sind, die haben ja noch keine Werke getan. Przecież dzieci, które się jeszcze nie narodziły, żadnych uczynków uczynić nie mogły. Aber Gott hat, bevor sie geboren wurden, den Jüngeren schon erwählt. Ale Bóg, zanim one się urodziły, Bóg obrał sobie, czy wybrał tego młodszego. Aber dann wird noch ein Vers hinzugefügt. Ale jest dodany jeszcze jeden wiersz. Der Vers 13. 13. wiersz. Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem w naszym, a w niemieckim jest a Ezawa znienawidziłem. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. I teraz mamy bardzo ważny punkt. Wir haben zwei Wahrheiten. Mamy dwie prawdy. Einmal Gott hat einen Vorsatz gefasst.
Po pierwsze, Bóg powziął pewne postanowienie. Gott hat eine Auswahl getroffen. Bóg podjął pewien wybór. Und das hat er schon getan, bevor die beiden geboren wurden. I ten wybór został podjęty, zanim tych obu się narodziło. Das ist die eine Sache. To jest jedna sprawa. Aber es gibt eine zweite. Ale jest druga sprawa. Jakob habe ich geliebt. Jakuba umiłowałem. Esau habe ich gehasst. Ezawa znienawidziłem. Wann hat Gott das gesagt? Kiedy Bóg to powiedział? Vor der Geburt? Przed narodzinami? Nein. Nie. Als sie 20 waren? Gdy mieli 20 lat? Nein. Nie. Als sie 80 waren? Gdy mieli 80 lat? Nein. Nie. Erst im Propheten Malachi. Dopiero w proroku Malachiaszu to Bóg wypowiedział. Nachdem Esau und Jakob längst gestorben waren. Po tym jak długo, długo, dawno, dawno temu oni zmarli, dawno po ich śmierci. Da spricht Gott ein Urteil über ihr Leben. Wtedy Bóg wypowiada osąd na temat ich życia. Und das müssen wir jetzt sehr gut behalten. I teraz musimy to bardzo dobrze zapamiętać. Es sind zwei Dinge, die wir unterscheiden müssen. Są dwie rzeczy, które musimy dobrze rozróżniać. Einmal der Vorsatz und die Auswahl Gottes. Najpierw to zasada, postanowienie i wybór Boży. Und die haben nichts zu tun mit den Werken der Menschen. I te nie mają nic wspólnego z działaniem człowieka, z dziełami człowieka. Aber dann das Urteil Gottes über das Leben. Ale potem druga strona, sąd Boży, czy ocena Boża życia człowieka. Und das hat er erst gesprochen Jahrhunderte nachdem beide schon längst tot waren. I tą ocenę Bóg wypowiedział setki lat po tym, gdy zmarli. Und jetzt wird uns direkt von Beginn an klar. I teraz staje nam się jasnym. Selbst wenn Gott auswählt. Nawet jeśli Bóg wybiera, ist Gott nicht ungerecht. To Bóg nie jest niesprawiedliwy. Aber genau dieser Vorwurf, dieser Einwand wird jetzt in Vers 14 gemacht. Ale ten zarzut nawet jest wymieniony teraz w wierszu 14. Damals gab es schon diesen Einwand. Już wtedy były te zarzuty. Und heute gibt's ihn immer noch. I dzisiaj te zarzuty są ciągle stawiane. Ja, wenn Gott ja vorher auswählt, ja, dann ist er ja ungerecht. No, jeśli Bóg wcześniej sobie wybiera, to jest przecież niesprawiedliwy. Diesem Vorwurf wird begegnet ab Vers 19. I odpowiedź na ten zarzut mamy od wiersza 19. Zuerst wird noch einmal bekräftigt. Najpierw jest to jeszcze podkreślone. Gott hat das Recht auszuwählen. Bóg ma prawo wybrać. Gott hat das Recht Gnade zu üben. Bóg ma prawo okazać łaskę. Und das kann er tun, wie er will. I to może czynić tak, jak chce. Warum? Weil Gott Gott ist. Dlaczego? Bo Bóg jest Bogiem. Und Gott steht über allem. I Bóg jest ponad wszystkim. Und Gott darf tun, was er will. I Bóg może czynić, co chce. Wen er will, begnadigt er. Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję. Und wen er will, verhärtet er. A kogo chce zatwardzić, tego zatwardza. Also, a ist Gott ungerecht, ja? Bóg jest niesprawiedliwy, tak sądząc. Darum geht es jetzt ab Vers 19. O tym jest teraz mowa w wierszu 19. Und jetzt wird ein erster Punkt genannt in Vers 20. I teraz jest pierwszy punkt na wymieniony w wierszu 20. Und da wird gesagt, Mensch, versteh doch mal, wer du bist. I teraz tak mówiąc po ludzku, człowieku, zastanów się, zrozum, kim ty jesteś. Wie klein du bist. Jakże małym ty jesteś. Und Gott ist so groß. A Bóg jest tak wielki. Und du kleiner Mensch mit deinem kleinen Verstand. A ty, mały człowieczku, z twoim ograniczonym rozumem. Du willst Gott einen Vorwurf machen? Ty chcesz Bogu stawiać jakiś zarzut? Das geht nicht. Nie, tak się nie da. Gott ist unendlich, Gott ist gewaltig groß. Bóg jest nieskończony, Bóg jest nieporównywalnie wielki. Und Gott hat das Recht auszuwählen in Souveränität. I Bóg ma pełne prawo wybierać w swojej suwerenności. Und jetzt wird das mit einem Beispiel erklärt. I teraz jest to wyjaśnione na przykładzie. Es ist ein Beispiel, das auch im Alten Testament im Propheten Jeremia schon mal verwendet wird. Jest to przykład, który jest użyty również w Starym Testamencie w Księdze Jeremiasza. Es ist das Beispiel von dem Töpfer. Jest to właśnie przykład tego garncarza. Und der Töpfer hat doch das Recht, die Gefäße zu machen, wie er will. I przecież każdy garncarz może
te naczynia sobie zrobić, jak mu się podoba. Niemals käme der Ton auf die Idee zu sagen, warum hast du mich so gemacht? Nigdy ta glina nie przyszłaby, nie mogłaby przecież powiedzieć do garncarza, dlaczegoś mnie tak uczynił. Und der Töpfer macht die einen Gefäße zur Ehre. I ten garncarz jedne naczynia robi ku chwale. Vielleicht macht ein schönes Gefäß, um darin Wein zu servieren. Na przykład stworzy piękne naczynie do tego, by nalewać z niego wino. Oder er macht ein Gefäß zur Unehre. Albo uczyni takie naczynie, które będzie ku niechsławie. Ein Gefäß, was man zum Beispiel als Nachttopf nimmt. Na przykład, może zrobić nocnik z tej gliny. Darf der Töpfer doch machen, wie er will, oder? No przecież może zrobić, co chce, prawda? Wird jetzt der Nachttopf sagen, das ist ungerecht? Czy ten nocnik powie, to jest niesprawiedliwe? Aber was machen die Menschen? Ale co robią ludzie? Sie werfen Gott wirklich vor, du bist ungerecht? Ludzie naprawdę zarzucają Bogu, ty jesteś niesprawiedliwy. Wir merken, wie verkehrt das ist. I możemy tu na tym przykładzie zobaczyć, jak to jest błędne, jak to jest przewrotne. Paulus erklärt jetzt, es gibt Gefäße des Zorns. I Paweł teraz to wyjaśnia. Są naczynia gniewu. Und er wendet jetzt das Bild von dem Töpfer an. I teraz używa przykładu naczynia. Und er sagt, das sind Menschen, die stehen unter dem Zorn Gottes. I mówi, to są ludzie, którzy są pod gniewem Bożym. Aber es gibt auch Gefäße zur Begnadigung. Ale są i również naczynia do ułaskawienia. Und jetzt zeigt Vers 22, dass Gott Langmut hat. I teraz 22 wiersz pokazuje cierpliwość. Gott erträgt in Langmut die Gefäße des Zorns. Bóg w swojej cierpliwości znosi te naczynia gniewu, przeznaczone na gniew. Moment, warum wird jetzt von Langmut gesprochen? Pytanie teraz, skąd, dlaczego tu jest nagle mowa o cierpliwości? Wir kommen jetzt zu dieser zweiten Seite. Teraz przechodzimy do tej drugiej strony. Wir haben eben die Seite des Vorsatzes und der Auswahl Gottes gesehen. Teraz przed chwilą widzieliśmy tą zasadę postanowienia i suwerenności Bożej, wyboru Bożego. Aber jetzt lesen wir von der Langmut Gottes. Ale teraz nagle czytamy o cierpliwości Bożej. Und von dieser Langmut Gottes hatte Paulus schon mal gesprochen in diesem Brief. I o tej cierpliwości Bożej Paweł już pisał w tym liście. Und zwar in Kapitel 2, Vers 4. Drugi rozdział, czwarty wiersz. Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi? Warum ist Gott langmütig? Dlaczego Bóg jest cierpliwy? Weil er will, dass alle errettet werden. Dlatego, że on chce, by wszyscy byli zbawieni. Und er möchte die Menschen in seiner Güte zur Buße leiten. I on chce wszystkich ludzi przywieść do pokuty. Und jetzt merken wir, wie wir mit unserem kleinen Verstand an eine Grenze stoßen. I teraz możemy to dojść do tego momentu i zauważyć, jak my z naszym rozumem docieramy do granicy pojmowania. Wir sagen, da ist einerseits der Vorsatz und die Auswahl. Mówimy, z jednej strony jest suwerenność, zasada i wybór Boży, und andererseits die Langmut Gottes und sein Wunsch, dass alle errettet werden. A z drugiej strony jego cierpliwość i jego życzenie, by wszyscy byli zbawieni. Und mit unserem kleinen Verstand sagen wir, das passt nicht zusammen. I naszym małym rozumem stwierdzamy, to nie pasuje jedno z drugim. Aber das Schöne ist, bei Gott passt es zusammen. Ale piękną rzeczą jest, że u Boga jak najbardziej to jedno z drugim pasuje. Und es ist oft ein Vergleich gemacht worden. I bardzo często robiono takie porównanie. Ich habe heute bei euch in Polen den modernen Pendolino, den Zug gesehen. Dzisiaj rano u was w Polsce mogłem zobaczyć ten nowoczesny pociąg Pendolino, który u was jeździ. Und ich frage jetzt auch mal die Jüngeren, worauf fährt dieser Zug? I pytanie do młodszych, po czym jeździ ten pociąg? Er fährt auf den Schienen. Jeździ po szynach. Und er braucht, damit er nicht umfällt, zwei Schienen. I aby on stabilnie mógł jechać czy się poruszać, potrzebuje dwóch szyn. Und jetzt bitte ich dich mal, bist du der Joel? Joel? Miłosz. Miłosz. Gehst du morgen mal zu den Schienen und ziehst an der einen und an der anderen und bringst die mal zusammen. I teraz pytanie, czy prośba do ciebie, Joel, spróbuj jutro iść na tory i wziąć te szyny, rozkręcić i je złączyć. Schaffst du das? Dasz radę to zrobić? Schaffst du nicht. Und wenn der Papa dir hilft? A jak ci tata pomoże? Schaffst du auch nicht. Wir schaffen es nicht.
Nie damy rady tych torów po prostu na całej długości naraz złączyć. Und genauso schaffen wir es nicht mit unserem Verstand, Auswahl und Vorsatz Gottes und Güte und Langmut oder Verantwortung des Menschen zusammenzubringen. I dokładnie tak samo naszym rozumem nie jesteśmy w stanie tego pojąć, zasady i wyboru suwerenności Bożej, a z drugiej strony cierpliwości i odpowiedzialności człowieka, żeby to połączyć. Aber wenn du jetzt mal eine ganz lange Strecke von der Eisenbahn vor dir siehst. Ale teraz, jak patrzysz w przód na tory, stoisz na środku torów i patrzysz na nie w przód i widzisz kilometry przed sobą torów. Und stellst dich auf die Gleise. I staniesz na tych torach. Hast du eine Schiene links, eine rechts. To z lewej strony masz jedną szynę, z prawej drugą. Und dann guckst du mal. I jak patrzysz w przód przed siebie, ganz hinten sieht es so aus, als wären sie zusammen. To daleko, daleko na horyzoncie wygląda tak, jakby te szyny się połączyły. In der Ewigkeit werden wir begreifen, wie der Vorsatz und die Auswahl Gottes einerseits und die Verantwortung des Menschen und die Güte und Langmut andererseits zusammenpassen. W wieczności, gdy będziemy w górze, pojmiemy to, jak to jest możliwe, żeby ta zasada i wybór Boży połączyły się z cierpliwością, dobrocią Bożą i odpowiedzialnością człowieka. Wenn wir hier versuchen, es zusammenzubringen, jeśli tutaj będziemy próbowali na tej ziemi, by to połączyć, dann geht es schief. To z pewnością będzie klęska. Und viele Leute vor uns, denen ist das so gegangen. I właśnie wielu ludziom przed nami, którzy próbowali to połączyć, nie osiągnęli sukcesu. Da haben die einen gesagt, ja, wir müssen uns gar nicht bekehren. Entweder wir sind aus der Welt oder nicht. Wir können gar nichts machen. Byli tacy, którzy twierdzili, wcale się nie musimy nawracać, bo jest to obojętne. Jesteśmy postanowieni na to i to nasza decyzja i tak nic nie zmieni. Andere haben versucht, eine Erklärung zu finden. Inni zaś próbowali znaleźć wyjaśnienie. Und sie haben gesagt, ah, Gott wusste ja schon vorher, wer sich bekehrt. I mówili, a, Bóg przecież wcześniej już wiedział, kto się nawróci. Und dann hat er die auserwählt. I tych wybrał, o których wiedział. Beides ist falsch. Obie strony są niewłaściwe. Gott hat auserwählt in seiner Souveränität. Bóg wybrał w swojej suwerenności. Und das ist 100% wahr. To jest stuprocentowo prawda. Aber der Mensch ist verantwortlich, sich zu bekehren, Buße zu tun. Ale człowiek jest ma tą odpowiedzialność, by pokutować, by się nawrócić. Und das ist genauso 100% wahr. I ta jego odpowiedzialność też jest stuprocentowo prawdziwa. Und in unserem Denken gibt's nicht 200%. A w naszej ludzkiej formie myślenia, czy w naszym myśleniu, nie może być dwa razy 100%. Aber für Gott ist es kein Problem. Ale dla Boga to nie jest żadnym problemem. Jetzt kommt aber noch ein wichtiger Punkt. I teraz jest jeszcze jeden ważny punkt. Wenn die Bibel von der Auserwählung und zuvorbestimmung Gottes spricht, gdy Biblia mówi o wybraniu i przeznaczeniu Bożym, dann ist sie immer zum Guten, zum Segen. To zawsze ma na myśli to ku dobremu, ku błogosławieństwu. Niemals sagt die Bibel, dass Gott zuvorbestimmt zum Verloren geht. Nigdy na żadnym miejscu Biblia nie mówi, że Bóg przeznaczył kogoś na zginienie. Gott bestimmt und wählt aus zum Segen. Bóg wybiera i przeznacza, by błogosławić, ku błogosławieństwu. Und wenn wir die Verse 22 und 23 aufmerksam lesen, finden wir das da. I gdy przeczytamy bardzo dokładnie, zastanowimy się nad wierszami 22 i 23, to właśnie tak to stwierdzimy. Ich fange an mit Vers 23. Zacznę od wiersza 23. Da geht es um die Gefäße zur der Begnadigung. Tu jest mowa o tym zmiłowaniu. Und da steht, dass Gott sie zuvor bereitet hat zur Herrlichkeit. I tu jest napisane, które uprzednio przygotował ku chwale. Wer hat auserwählt? Kto wybrał? Wer hat zuvor bereitet? Kto przygotował? Gott. Bóg. Er hat zum Guten, zur Herrlichkeit auserwählt. Wybrał, przygotował ku chwale, ku dobremu. Aber was steht in Vers 22? Ale co jest napisane w 22 wierszu? Da geht es um Gefäße des Zorns. Tu jest mowa o naczyniach gniewu. Und da steht, die zubereitet sind zum Verderben. Przeznaczone na zagładę. Da steht nicht, er hat sie zubereitet zum Verderben.
Tu nie jest napisane, on przeznaczył je na zagładę. Warum gehen sie verloren? Dlaczego idą na zagładę? Weil sie sich nicht bekehrt haben. Ponieważ się nie nawróciły. Sie gehen nicht deshalb verloren, weil Gott sie dazu bestimmt hat. Nie idą dlatego na zagładę, bo Bóg je tak ku temu przeznaczył. Sie gehen verloren, weil sie dem Ruf Gottes zur Buße ungehorsam waren. Idą na zagładę dlatego, że na to zawołanie Boże do pokuty nie odpowiedziały, zlekceważyły to. Und das merken wir sogar hier in Vers 22 und 23 in der Formulierung, wenn wir aufmerksam lesen. I to właśnie zauważymy w tym sformułowaniu tych wierszy, gdy dokładnie je przeczytamy, jak one są sformułowane. Und da wird uns einfach das Herz unseres Gottes groß. I wtedy serce naszego Boga rośnie przed nami. Er möchte so gerne segnen. On chce, tak bardzo chce błogosławić. Und er wählt aus zur Herrlichkeit. I on przeznacza, on wybiera ku chwale. Und es ist sein Wunsch, dass alle errettet werden. Jego życzeniem jest, by wszyscy byli zbawieni. Aber wir sind verantwortlich. Wir müssen uns entscheiden. Ale to my jesteśmy odpowiedzialni, to my musimy zdecydować. Und wer sagt, ich will nicht. I jeśli ktoś powie, nie chcę, der ist selber dafür verantwortlich, dass er verloren geht. To on sam jest za to odpowiedzialny, że idzie na zginienie. Wir lesen dazu noch einen Vers aus dem Buch Hiob. Jeden wiersz jeszcze do tego z księgi Hioba. Aus Kapitel 33, z rozdziału 33, Vers 29 und 30. Wiersz 29 i 30. Siehe, das alles tut Gott zwei, dreimal mit dem Mann, um seine Seele abzuwenden von der Grube. Oto Bóg, 29, 30 wiersz. Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy, aby wywieźć jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących. Gott gibt jedem Menschen eine Chance. Bóg daje każdemu człowiekowi szansę. Gott gibt jedem Menschen eine Gelegenheit. Bóg daje każdemu człowiekowi możliwość. Er will ihn abwenden vom Verderben. On chce go odwrócić od zatracenia. Und er hat auch Esau die Chance gegeben. I również dał tą szansę Ezawowi. Er hat nicht am Anfang seines Lebens gesagt, ich habe ja Esau gehasst. Nie powiedział na początku jego życia, znienawidziłem Ezawa. Er hat gesagt dem Propheten Malachi. Dopiero to powiedział przez proroka Malachiasza. Jeder Mensch hat eine Chance von Gott. I każdy człowiek ma szansę przed Bogiem. Jetzt kommen wir noch kurz zu dem Epheserbrief. I jeszcze krótko do listu do Efezjan przejdźmy. Wir lesen Kapitel 1, Vers 4. Pierwszy rozdział, czwarty wiersz. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Hier haben wir noch ein besonderes Teil. Tu jest jeszcze pewna szczególna część. Hier geht es auch um die Auswahl Gottes. Tu również jest mowa o wyborze Bożym. Aber es geht um eine ganz besondere Auswahl. Ale tu jest mowa o szczególnym wyborze. Es gibt Pläne und Gedanken Gottes mit dieser Erde und in der Zeit. Są plany i myśli Boże co do tej ziemi powiązane z czasem. Und für diese Erde und in dieser Zeit hat zum Beispiel den Abraham herausgenommen und in ihm dieses Volk Israel, das Volk der Juden gehabt. I w tym czasie wybrał, wyciągnął Abrahama i w nim jakby stworzył ten lud. Aber es gibt auch Pläne und einen Ratschluss Gottes in der Ewigkeit. Ale jest też plan i postanowienie Boże w wieczności. Und da hat solche auserwählt, die seine Kinder sein sollen. I tu wybrał Bóg takich, którzy mają być jego dziećmi. Er hat sie auserwählt zu einem besonderen Segen. Bóg wybrał ich do szczególnego błogosławieństwa. Er hat sie auserwählt vor Grundlegung der Welt. On ich wybrał przed założeniem świata.
Und wir, die Glaubenden dieser Gnadenzeit, i my, wierzący czasu łaski, wir gehören zu denen, die Gott auserwählt hat vor der Zeit. My należymy do tych, których Bóg wybrał przed czasami. Und das ist ein Gedanke, der soll uns nicht verwirren. I to jest myśl, która nie powinna nas nicht unsicher machen, nas, nie powinna nas tak jakby wprowadzić w niepewność. Und ich möchte gerne versuchen einfach zu zeigen, wie gewaltig groß dieser Gedanke ist. I chciałbym to po prostu pokazać, jak potężna jest ta myśl. Als es diese Erde noch überhaupt nicht gab. Gdy tej ziemi jeszcze w ogóle nie było. Als es noch keinen Menschen gab. Gdy nie było w ogóle człowieka. Adam war noch nicht geschaffen. Nie był stworzony jeszcze Adam. Da kannte Gott schon dich. Bóg ciebie już znał. Und er hat dich auserwählt. I ciebie wybrał. Um einmal bei ihm im Haus des Vaters zu sein. Po to, abyś kiedyś był czy była z nim w domu Ojca. Nicht nur bevor du geboren wurdest. Nie tylko zanim się narodziłaś czy narodziłeś. Bevor es überhaupt diese Erde gab. Zanim w ogóle ta ziemia została stworzona. Gab es schon eine Wohnung im Haus des Vaters. Już było mieszkanie w domu Ojca, die für dich war. Które jest czy było przeznaczone dla ciebie. Wo sozusagen dein Name an der Tür steht. Gdzie obrazowo mówiąc można by powiedzieć tabliczka z twoim imieniem na drzwiach wisi. Die Glaubenden der Gnadenzeit hat Gott auserwählt vor Grundlegung der Welt. Wierzących czasu łaski wybrał Bóg przed założeniem świata. Ich finde das einfach großartig. Dla mnie jest to przeogromna myśl. Und auch da merken wir wieder, wie wir das mit unserem kleinen Verstand überhaupt nicht begreifen können. I tu też dochodzimy do granic i możemy zobaczyć, że naszym rozumem nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Bei dieser Auswahl, das haben wir gemerkt, geht es auch nicht darum, die einen gehen verloren und die anderen werden gerettet. Jeśli chodzi o ten wybór z Rzymian, to też mogliśmy zauważyć, tu nie chodzi o tych, że jedni są idą na zginienie, a drudzy są zbawieni. Geht Abraham verloren? Czy, oder wird er, ist er gerettet? Czy Abraham idzie na zginienie, czy jest wyratowany? Abraham ist gerettet, er ist Freund Gottes. Abraham jest wyratowany, przecież jest nazwany przyjacielem Bożym. David, geht er verloren oder ist er gerettet? David jest na zginienie, jest zgubiony, czy wyratowany? Er ist gerettet. Wyratowany. Aber weder Abraham noch David sind auserwählt vor Grundlegung der Welt. Ale ani Abraham, ani Dawid nie są wybranymi przed założeniem świata. Es geht hier also um ein besonderes Teil. Tutaj jest mowa o szczególnej cząstce. Und das haben wir nicht verdient. I tej cząstki myśmy nic nie zasłużyli. Aber dazu hat Gott uns auserwählt. Ale do tego, do tej pozycji Bóg nas wybrał. Und dafür sind wir ihm von Herzen dankbar. Z tego jesteśmy mu wdzięczni z całego serca. Und wir halten fest, die Auswahl, der Vorsatz Gottes, das ist etwas, das hat er in seiner göttlichen Souveränität getan. I uchwyćmy się tego, że to postanowienie Boże, ta zasada Boża, to on postanowił w swojej Bożej, boskiej suwerenności. Und das ist eine Auswahl zum Segen, zur Rettung, zum Heil. I to jest postanowienie, to jest wybór ku dobremu, ku chwale, ku błogosławieństwu, ku zbawieniu. Aber das nimmt gar nichts weg von der Verantwortung des Menschen. Ale to nic nie bierze z tej odpowiedzialności człowieka. Und jeder ist eingeladen zu kommen. I każdy ma to zaproszenie, by przyjść. Und jeder muss sich bekehren. I każdy musi się nawrócić. Jetzt kriegen wir die beiden Dinge nicht übereinander. Teraz nie jesteśmy w stanie tych dwóch rzeczy połączyć. Aber für den ewigen Gott ist es keinerlei Widerspruch. Ale dla odwiecznego Boga to nie ma żadnego sprzeciwu w tym. Ich möchte zum Schluss zeigen, dass das auch in anderen Stellen noch so ist. Na koniec chciałbym to właśnie też pokazać, że w innych miejscach też to tak jest. Wir lesen eine Stelle aus Apostelgeschichte 2. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Apostelgeschichte 2, Vers 23. Drugi rozdział, 23 wiersz. Który według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany. Tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. In diesem Vers wird zuerst gesagt, dass der Herr Jesus hingegeben wurde nach dem bestimmten Ratschluss Gottes. W
W tym wierszu jest powiedziane, że Pan Jezus został wydany według postanowienia i planu Bożego. Es war der Plan und Ratschluss Gottes, dass der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha hingegeben wurde. To było postanowienie i plan Boży, że Pan Jezus na krzyżu na Golgocie został powieszony. Dann wird zweitens gesagt, a po drugie jest powiedziane, ihr habt ihn umgebracht. Wyście go ukrzyżowali i zabili. Kannst du das zusammenbringen? Czy potrafisz to połączyć? Ja, wenn es doch der Ratschluss Gottes war, dann sind doch die Menschen nicht verantwortlich. Die konnten doch gar nicht anders, oder? Przecież, jeśli to było postanowieniem Bożym, to ludzie nie mają żadnej odpowiedzialności, bo przecież nie mogli się temu przeciwstawić. Aber die Verantwortung der Menschen ist doch 100%. A jednak odpowiedzialność ludzi jest 100% w tej sprawie. Auch hier gibt es einerseits den Ratschluss Gottes. Również i tu jest to postanowienie Boże. Das ist 100% wahr. 100% pewne. Und dann die Verantwortung des Menschen. I odpowiedzialność ludzi. Und die besteht auch zu 100%. I ta odpowiedzialność też jest prawdziwa w 100%. Auch das kriegen wir mit unserem Verstand nicht zusammen. Naszym rozumem też tego nie jesteśmy w stanie powiązać ze sobą. Aber für Gott ist es kein Thema, kein Problem. Dla Boga to nie ma nawet tematu, nie ma żadnego problemu. Wir müssen einfach beides hintereinander nebeneinander stehen lassen. I musimy obie te sprawy pozostawić jako obowiązujące, jedna i druga. Möchte schließen mit einem Bild, das auch oft gemacht wurde. Chciałbym zakończyć obrazem, który czy historią, która często jest przedstawiana. Seht ihr da hinten die Tür? Widzicie tutaj z tyłu są drzwi. Und jetzt stellen wir uns mal vor, oben über der Tür steht: Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladen, und ich will euch Ruhe geben. I wyobraźcie sobie, że nad tymi drzwiami jest napis: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Das ist die Einladung Gottes an die Menschen. To jest to zaproszenie Boga dla ludzi, żeby przyszli. Da steht auch, so tut nun Buße und bekehrt euch. I pisze jeszcze pod spodem: Pokutujcie i nawróćcie się. Das muss der Mensch tun. To musi człowiek uczynić. Und wenn er dem gehorsam ist. Jeśli jest posłuszny temu zawołaniu nad drzwiami. Und durch die Tür hindurch geht. I przechodzi przez te drzwi. Dann steht auf der anderen Seite oben drüber. To odwraca się i z drugiej strony nad drzwiami jest napis: Du bist auserwählt nach dem Vorsatz Gottes. Jesteś wybrany według postanowienia Bożego. Und das ist genau richtig so, dass es so rum ist. I dokładnie to jest właściwe, że to tak jest. Die Einladung geht an die Menschen. To zaproszenie jest skierowane do ludzi. Und niemand hat eine Ausrede. Nikt nie ma wymówki. Aber wenn du durch die Tür durchgehst, ale jak przejdziesz przez te drzwi, zrobisz ten krok, dann siehst du, ich bin auserwählt. To wtedy natychmiast pojmujesz, jestem wybrany. Und wir sind so dankbar, dass Gott in seinem Plan, in seinem Ratschluss dich und mich kannte. I jesteśmy tak wdzięczni, że Bóg według swojego planu, według swojego postanowienia ciebie i mnie znał. Und er hat seinen Sohn für uns gegeben. I dał swojego syna za nas. Wie groß ist dieser Gott? Jakże wielki jest ten Bóg. Er ist nicht ungerecht. Nie jest niesprawiedliwy. Er ist heilig und voller Liebe. Jest święty i pełen miłości. Und in dem Herrn Jesus ist er unser Vater. I w Panu Jezusie jest naszym Ojcem. Od drugiej do czwartej. By nas oczyścić z nim.
Oh.